Proszę Państwa, no jest nam niezmiernie miło tutaj gościć znakomitego badacza z dziedziny nauk społecznych, pana profesora Tomasza Zaryckiego, który jest dla mnie takim przykładem naukowca, badacza bardzo interdyscyplinarnego, który łączy zainteresowania problematyką polityczną, historyczną, socjologiczną, geograficzną no i pewnie coś by można jeszcze dodać do tego wykazu, ale to pozwala na zrozumienie pewnych złożonych zjawisk społecznych, historycznych. I przykładem takiego podejścia i jednocześnie pewnego takiego wyraźnego, znakomitego rezultatu jest książka pana profesora, ta wydana w 2014 roku przez bardzo dobre zresztą wydawnictwo Routledge, Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. To przy okazji gratuluję takiej pracy wydanej w tak dobrym wydawnictwie. I to jest właśnie praca, z tego co zdołałem się zorientować w strukturze tej pracy, która próbuje wyjaśnić, jak się ten swoisty orientalizm, to istness, to jest troszeczkę coś innego oczywiście niż typowe pojęcie orientalizm, się zmieniało, jaki jest jego zakres, jakie ma znaczenie teraz dla takich krajów jak Polska, jak kraje nadbałtyckie, a zwłaszcza jak Ukraina, Białoruś. I to jest coś, co nie jest tak potocznie łatwo identyfikowalne, zrozumiałe i tak dalej. Także ta książka w pewnym sensie pozwala zrozumieć nam, tu żyjącym na pograniczu środkowej i wschodniej Europy, gdzie się znajdujemy i jakie korzenie, że tak powiem, mamy także na wschodzie. Przy okazji, tak jak przeglądałem, to się zastanawiałem, na ile chociażby charakter rolnictwa, struktura rolnictwa w tych krajach, które pan profesor opisuje, są specyficzne właśnie dla tej wschodniej części, a nie do tej zachodniej. Ale to będzie okazja do przedyskutowania. To przypomnę jeszcze książkę pana profesora o peryferiach, bardzo ciekawą, ale widzę tak, przeglądając pana publikację, że bardzo intryguje pana profesora ta część krajów, kultur, społeczeństw, które znajdują się na jakoś tam określonych peryferiach. Na peryferiach się zresztą dzieją bardzo, bardzo zazwyczaj ciekawe rzeczy. Także czekamy na referat pana profesora. Na ogół nasze spotkania trwają od 1,5 godziny do 2 godzin. Tak wystąpienie prelegentów zazwyczaj sugerujemy, żeby to było powiedzmy nie więcej jak 40-45 minut, żeby było dużo czasu na dyskusję. Jestem przekonany, że taka dyskusja będzie i będzie ciekawa. Także jeszcze raz wyrażam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do wygłoszenia referatu. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja łączę się fizycznie z Warszawy, ale formalnie jestem urlopowany w tym roku z Warszawy i instytucjonalnie jestem w Szwecji, w Uppsali. Tutaj to też zaznaczyłem. I no, bardzo miło, że Państwo uznali, że te moje badania, w szczególności nad peryferiami i orientalizacją, są warte dalszej dyskusji. Tak jak pan profesor powiedział, one zostały przedstawione. O, ja je w dużej jakby części przedstawiłem w mojej książce w wspomnianym tytule i tutaj wyświetlonej.
i też taki zbiór polski, to nam, jak ktoś chciałby, jakby nie zna, a chciałby drążyć temat, gdzie zebrałem szeregu badaczy też artykuły na temat, o którym dzisiaj będę mówił, często jakieś inne nieco perspektywy pokazujące. No a dzisiaj spróbuję tak syntetycznie w miarę głównie przypomnieć to, o czym już pisałem. To przepraszam, to w większości, jeśli ktoś śledził to, co w tym temacie robiłem, to w większości to nie będą nowe rzeczy, bo aż tak systematycznie od publikacji tej książki nie prowadziłem badań tematem. No ale cały czas nad nim myślę, bo coś tam, coś nowego dodaję, bo wydaje mi się, że to zagadnienie jest niezwykle szerokie i dotyczy nie tylko Polski Wschodniej, ale w ogóle, tak jak też pan profesor zasugerował, w ogóle tej rzeczywistości dużo szerszej, całego regionu, części Europy, w którym żyjemy, i to w dużym stopniu określa różne aspekty naszej rzeczywistości społecznej, politycznej. Więc mam dosyć obszerną prezentację, pewnie jak zwykle za długą, więc postaram się nie przekraczać tego czasu, ale pewnie to będzie związane, że będę trochę skakał po tych slajdach, dosyć gęsto, często zapisanych, jak tutaj, za co przepraszam z góry, ale no, zawsze się jednak boję, że o czymś zapomnę i coś warto jeszcze dodać, to jest, i potem kończy się ładowaniu, no ale może uda mi się jakoś w miarę kilka ważnych rzeczy w sposób w miarę jasny przekazać, więc to jest przypomnienie o Saidzie i orientalizmie, o tych cechach tego wschodu, który on przypominał, znaczy jakby wyróżniał, o tym zacofaniu, o tym, że jest niebezpieczny. Bardzo ważne, że jest że jego problemy są wrodzone i niezmienne. No i potem teoria postkolonialna też bardziej jeszcze, jakby w której część, prawda, to jest inspiracja, czerpię, też zwraca uwagę, że ten wschód mało ma do powiedzenia, raczej inni o tym wschodzie mówią. I ten schemat orientalistyczny opiera się na takich binarnych opozycjach, których tutaj trochę podsumowałem. I tych opozycji może być dużo więcej, począwszy od tej geograficznej podstawowej opozycji, którą ja w dużym stopniu wiążę z tymi podejściami zależnościowymi na czele z teorią systemu światowego. To powiązanie nie jest takie oczywiste, nie jest przez wszystkich przyjmowane, ale ja jakby, moja intuicja mi tu bardzo wyraźnie podpowiada, że nie jest to jakby to powiązanie tego podziału świata w sensie teorii systemu światowego na rdzeń, peryferię, półperyferię, które jest zdefiniowane ekonomiczne przede wszystkim, ono nie jest tożsame z tym kulturowym, to nie jest jakby automatyczne. Po prostu kulturowe potwierdzenie różnic ekonomicznych, ale zachodzą tutaj bardzo istotne zbieżności. O tym jeszcze przy kolejnych slajdach powiem. I na te podstawowe opozycje binarne nakładają się w różnych kontekstach coraz to nowe. I tutaj na dole właśnie wymieniam ten kapitalizm versus postkomunizm, który jest tą opozycją taką naszą, która w dużym stopniu weszła, zsynchronizowała się z tą taką bazową opozycją orientalistyczną istniejącą tam już 100 lat czy więcej. Prawda? W większości naszych krajów wschodnio-środkowej, wschodnio-europejskich jest wyraźna taka synchronizacja tego wschodniości z rzeczami, które szeroko rozumiemy komunistycznymi czy postkomunistycznymi, ale to jest dużo bardziej taka lokalne zsynchronizowanie się schematu orientalistycznego. I tutaj moje inspiracje poza Saidem wymieniam, to jest Larry Wolf, którego zwracam uwagę, że właśnie przetłumaczono na język polski ten pod tytułem Wynalezienie Europy Wschodniej.
Iver Neumann o posługiwaniu się wschodnią tożsamością i węgierski badacz Attila Melech, który pięknie opisał całą tą hierarchiczną strukturę Europy Wschodniej. Te prawda, to on, nie on jeden, ale on w tej książce swojej On the East West Slope chyba w sposób najbardziej systematyczny tą drabinę bycia bardziej wschodnim, bycia bardziej zachodnim tej gry i powiązał to z dzisiaj coraz bardziej docenianym tematem jako jeden z pionierów z kwestią rasizmu, prawda? Tego, że coraz więcej osób zwraca uwagę, że problem rasizmu jest niekoniecznie wyłącznie w takim binarnym schemacie, można być identyfikowany, jaki mamy pomiędzy Afryką, Europą czy Azją, ale również w takim właśnie bardzo niuansowym stopniu hierarchizacji, znaczy drobnych różnic, które są urasawiane, z czym mamy do czynienia właśnie w Europie Wschodniej, coraz więcej osób na to zwraca uwagę. Ja się tym systematycznie nie zajmuję, ale zwracam uwagę na ten też rasowy aspekt, urasowienie naszej wschodniości. Ja dzięki temu, że ten Larry Wolf został przetłumaczony w końcu po 25 latach na język polski, to byłem zaproszony do zrecenzowania go i przypomniałem sobie niezwykle jakby ciekawy element, bo mam wrażenie, że to jest niezwykle ważny, że ten oświeceniowy schemat wypracował dwa takie podstawowe modele. Jeden przez Voltaire'a stworzony dla Rosji, drugi przez Rousseau. To jest takie dwa modele bycia na wschodzie, czy jakby dążenia do nowoczesności na wschodzie, które obydwa można rozpatrywać jako orientalistyczne modele, bo one zakładają, że my tutaj na wschodzie jesteśmy nienowocześni, że mamy zadanie do wykonania, czyli jakieś tam kiedyś dołączenie do tej zachodniości, a na razie musimy się jakoś zmagać z tą swoją gorszością. No i on właśnie w tym Wolf pokazuje, że Voltaire w sumie zaprojektował do dzisiaj trwający dla Rosji taki model, że no to zmaganie wymaga takiej twardej ręki i że i w Rosji nie, jak nie będzie takiego naprawdę zdecydowanego władcy autorytarnego wręcz, to prawda, to oni sobie nie poradzą na tej wschodniej peryferii, bo to wielki kraj i klimat ciężki i tak dalej, a Polacy najlepiej jak będą walczyć z Rosjanami, z rusyfikacją przede wszystkim, będą się przeciwstawiać barbarii rosyjskiej i chociaż będą ekonomicznie w domyśle jakby zawsze zacofani, ale przynajmniej będą w sercu europejscy i swoją bohaterstwem przede wszystkim wobec rosyjskiej opresji, wobec tej barbarii rosyjskiej, no będą w stanie jakby udowadniać swoją europejską i być tymi Europejczykami w sercu. I to jest według mnie fascynujące, jak bardzo ten model Europejczyka w sercu jest aktualny. W Polsce według mnie on jest jakby niepodważalny w ogóle, niezależnie wręcz od poglądu, opcji politycznej, jaką mamy. To każdy uważa, że jest tym Europejczykiem w sercu bardziej prawdziwszym niż oponent. W szczególności rodak, Polak, a już nie mówiąc o naszych sąsiadach. Ale jednocześnie bardzo piękny, prawda, model tego europejskości w sercu na Ukrainie możemy, prawda? Znaczy na Ukrainie się teraz w związku z tą wojną i tymi konfliktami według mnie pięknie się starły te dwa modele bycia Europejczykiem. Ten model właśnie rosyjski, autorytarny i model europejski, tej Europercu. Więc to według mnie pokazuje, jak bardzo ta pozycja naszego regionu jest trwała. Jednocześnie jak jest związana z zależnością od Zachodu, czy od tego, co Waler tutaj nazywa europejskim, ale Zachodu, który wytwarza różnorodne modele naszej wschodniości. Że to nie jest tak, że ten Zachód projekt jakby nas spycha i degraduje w jeden sposób, tylko że on tworzy różne modele, które są wręcz jakby wzajemnie skonfliktowane, I częściowo tworzy, prawda, taką sytuację, dzieli rządź, prawda, że można być różnie europejskim, różnie dążyć do tej nowoczesności i skupiać się na walce pomiędzy tymi peryferyjnymi modelami
tego dążenia do nowoczesności. No i ta Rosja według mnie jest, Rosja jest kluczowa w tym, w całej jakby problemie orientalizacji, no bo Rosja jest głównym, pozostaje tam od kilkuset lat, odkąd w szczególności się, prawda, do zaworów doszło, no pozostaje głównym graczem na wschodniej flance europejskiej. Myślenie Zachodu o wschodniej Europie to jest przede wszystkim Rosji i w dużym stopniu wszystko też, co jest na nas temat robione, mówione i tak dalej, według mnie w dużym stopniu jest funkcją zachodniego stosunku do Rosji, co w Polsce jest jakby nie do końca przyjmowane, no bo my mamy ten model, że my jesteśmy nie Rosjanami, że w dużym stopniu Polak to jest nie Rosjanin, jak żartuję, co jest prawda, oczywiście można też czytać jako ten, no jakby ten podchwycenie tego modelu Rousseau, że my się definiujemy naszą europejskość przez nie rosyjskość, ale co w moim przekonaniu jest pewną pułapką, prawda, bo utrudnia nam dostrzeżenie tego, jak bardzo jesteśmy sprzężeni z Rosją, jak jesteśmy bardzo w całym tym mechanizmie i postrzegania i w ogóle organizacji Europy Środkowo-Wschodniej przez rdzeń zachodni. No i myślę, że wszystko to, co my myślimy o sobie i o naszych wschodnich sąsiadach, jest w dużym stopniu zdefiniowane przez ten podstawowy figurę Rosji, którą my mamy, czyli tej barbarzyńskiej, niebezpiecznej, orientalnej i niezmiennej. Rosja jest zawsze taka sama. Kto by tam nie rządził, co by się nie działo, to Rosja była, będzie zła, niebezpieczna, I my musimy się od niej odróżniać i musimy od niej uciekać. Ten motyw ucieczki od Rosji jest jakby centralny we wszystkich polskich projektach tożsamościowych współczesnych. Modernizacja w dużym stopniu w polskim rozumieniu to jest ucieczka od Rosji. Im mniej rosyjscy jesteśmy, tym jesteśmy bardziej nowocześni. I to się mi wydaje jakby definiować prawie wszystko, co się w tym obszarze dzieje właśnie. I tu zwracam uwagę, że to jest jakby bardzo zsynchronizowane takim historycznym projektem mitteleuropejskim, który w dużym stopniu się, prawda, stworzył, znaczy jakby zrealizował obecnie, czyli że Rosja została wyparta ekonomicznie z tego obszaru europejskiego. I tutaj, będąc tym zapleczem niemieckim, mamy właśnie zaoferowaną tą tożsamość europejskości w sercu, zdefiniowanej jako bycie nie Rosjanami. No i ja się cały czas zastanawiam, jaka jest relacja pomiędzy tymi narracjami, tutaj w szczególności tą ramą orientalistyczną, orientalizującą, tym tą wschodniością i tak dalej, a z tak zwanymi strukturalnymi zmiennymi, w szczególności ekonomicznymi. No i to jest jakby trudne zadanie, które właściwie jest w dużym stopniu w sercu współczesnych nauk społecznych i nad tym sobie łamią głowę różni teoretycy, jakby jak kultura jest związana z ekonomią i z polityką. No i ja się tutaj trochę próbuję inspirować tym Bobem Jessopem, jego tym podejściem Cultural Political Economy, w którym on sugeruje, że te ramy kulturowe są w dużym stopniu używane przez struktury ekonomiczne, ale nie można mówić tutaj o takim jednoznacznym używaniu, w sensie szczególnie w tym modelu współczesnej organizacji gospodarki kapitalistycznej, w takim czysto użytkowym, funkcjonalnym, ale raczej o pewnej synchronizacji ram kulturowych z różnymi strukturami ekonomicznymi. I on w szczególności przedstawił takie studium bardzo ciekawe, tej takiej stosunkowo świeżej ramy gospodarki opartej na wiedzy. O, tutaj streszczam troszeczkę kilka punktów tych jego test. I on pokazuje, że ten idea gospodarki opartej na wiedzy jest stosunkowo świeżym pomysłem, jest takim schematem interpretacji rozwoju społeczno-gospodarczego, ale on zwraca uwagę, że to był pewien schemat, który został wybrany spośród kilku innych.
że on ma bardzo wyraźną użyteczność, że został w dużym stopniu zaprojektowany w celach legitymizacji interesów ekonomicznych, no głównie Stanów Zjednoczonych i tych najbardziej rozwiniętych krajów. I jeszcze ze względu na dowartościowania się w stosunku do konkurentów z Azji Wschodniej, Chin i innych krajów dynamicznie rozwijających się, tak żeby zdyskontować jak najbardziej konkretne przewagi technologiczne, które jeszcze Stany Zjednoczone utrzymują, ale nie można tego schematu rozpatrywać jako czysto takiej legitymizacji w sposób taki prosty, że po prostu kilku urzędników w Waszyngtonie, czy nie wiem, prezesów firm przyszło, wymyśliło i ogłosiło, że będzie jakby obowiązywać teraz gospodarka oparta na wiedzy i koniec. On raczej pokazuje, że to powstało głównie w środowiskach intelektualnych, częściowo uczelnianych, częściowo think tankowych i zostało wybrane częściowo politycznie, a częściowo dlatego, że zarezonowało, jak to się mówi. Czyli że się okazało, że jest to schemat, który przemawia do wyobraźni bardzo wielu ważnych aktorów, że oni zaczynają myśleć, że to jest jakby fajny pomysł, rzeczywiście to, co jest dobre, nowoczesne, postępowe, no to jest w sumie gospodarka oparta na wiedzy, a to, co jest przestarzałe, nienowoczesne, to, czego nie chcemy robić, to jest naprawdę mało dochodowe, to jest taka bezpieczna. No i myślę, że ten sposób jakby wiązania kultury z gospodarką i też z polityką jest jakby przekonujący dla mnie, znaczy, że to są pewne takie ramy, które się pojawiają, które mają czasem kilka wariantów i stają częściowo przypadkowo, częściowo ze względu na jakieś świadome wybory dominujących aktorów przyjęte i zaczynają funkcjonować jako obowiązujące i w nauce, i w kulturze szerzej sposoby wyjaśniania rzeczywistości. Myślę, że na szerszym poziomie ta nasza rama orientalistyczna jest takim schematem, który się przyjął, to jest właśnie dyskusja, kiedy się przyjął, Larry Wolf pokazuje, że to jest prawda ten tam jakiś nawet XVIII wiek, XIX, a można prawda powiedzieć, że teraz on się zaktywizował, w szczególności po upadku komunizmu, bankructwie tej alternatywnej modernizacyjnej, projektu modernizacyjnego sowieckiego, on został jakby na nowo ożywiony i zarezonował niesamowicie silnie właśnie w tym schemacie, z tym podkreśleniem tego schematu komunizm, postkomunizm jako coś wschodniego, nieudanego, nienowoczesnego, zacofanego, wręcz niebezpiecznego, bo Imperium Sowieckie jest agresywne i obecna Rosja też jest agresywna, no i versus to wszystko, prawda, co jest postępowe. Więc moje jakby takie myślenie o tym jest, że to jest tego typu schemat, który w dużym stopniu legitymizuje nierówności gospodarcze i polityczne, ale nie jest taką no jakby ideologią tworzoną wyłącznie na zamówienie, tylko wielu ideologii, która okazała się najbardziej skuteczna z bardzo różnych powodów i zaczęła definiować myślenie większości, nawet nas o sobie. I myślę, że znaczy ja to wiążę jakby działania tego schematu z tymi zmianami w myśleniu o rozwoju gospodarczym, w szczególności tej ekonomice regionalnej, czy jak to nazywać, geografii gospodarczej, której się bardzo silnie w myśleniu o regionach w ostatnich dekadach pojawiło myślenie o takiej podmiotowości regionów. To ja wiążę z tym takim przełomem w naukach społecznych związanych z kulturalizacją, psychologizacją, z takim uodpowiedzialnieniem wszystkich podmiotów społecznych, co prawda w krytycznych podejściach wiąże się z takim elementalizmu, który przesuwa odpowiedzialność za wszystko właściwie, ale wszystkim za nierówności, za własne społeczne, za własne problemy na przede wszystkim na jednostki, ale też na różne tego szczebla, zdejmując tą ramę polityczną z forum debaty. I mam wrażenie, że w regionalistyce to się bardzo wyraźnie pojawiło, że regiony zaczęły być tymi podmiotami, które sobie powinny radzić, które sobie jedne radzą lepiej, drugie gorzej i one są za siebie odpowiedzialne i powinniśmy raczej zastanawiać się, czemu sobie jedne radzą gorzej, drugie lepiej. No i że jest duże podejrzenie, że
że te różnice wynikają z jakichś kulturowych, głębokich uwarunkowań. I ten orientalizm według mnie tutaj się znów synchronizował bardzo ładnie, no bo się okazało, że w dużym stopniu regiony w Polsce wschodniej sobie gorzej radzą, w zachodniej lepiej jakoś, o dziwo, no i być może właśnie ten schemat orientalistyczny tu działa, no i szereg tutaj specjalistów go podchwyciło, co według mnie jest zgodne, jak tutaj na tym slajdzie wskazuje, jakby z szerszą tendencją, którą na południu Europy mamy, że regiony południowe, które sobie dużo gorzej radzą, we Włoszech, w Niemczech, znaczy nie, w Niemczech też, no wschodnie Niemcy, ale Hiszpania, Grecja jako kraj, no ale szczególnie Włochy są ciekawe, czy Hiszpania, bo tam jest wyraźne zróżnicowanie regionalne, więc widać, że to nie jest tylko walka między krajami, ale też gra regionami. I tam jest, prawda, od dawna ta narracja o leniwych regionach. Włosi południowi są leniwi, śpią, mają długą siestę i wszystko wiemy, prawda, skorumpowani. I dlatego sobie nie radzą. NRD-owcy też są leniwi, postkomunistyczni, mają mentalność. Zresztą dlatego NRD do dzisiaj jest dużo biedniejsze od RFN-u. I według mnie w Polsce ożywiła się dokładnie ten schemat, no, który w dużym stopniu jest związany właśnie z tymi ekonomicznymi zależnościami, z tym takim, prawda, tym podziałem na rdzeń zachodnioeuropejski i peryferię. I tutaj w dużym stopniu to nie jest tak, że ten, prawda, rdzeń narzucił tą narrację, ale właśnie, że ona się synchronizowała bardzo ładnie z różnymi dyskursami takimi ekonomicznymi, interesami ekonomicznymi. Synchronizowała się ta kulturowa narracja, że no tam są na tych peryferiach problemy, no i to świetnie, świetnie te problemy i wyjaśnić i, prawda, i też zdezawuować różne żądania polityczne, ekonomiczne tych peryferyjnych regionów takimi tezami. Wy sobie nie radzicie, bo macie umysły jakby zacofane, mówiąc tak najprościej. I myślę, że tak można też ten orientalizm w stosunku do Polski Wschodniej interpretować, że tu to on się jakby umocnił ze względu na jego legitymizacyjną funkcję, w szczególności to w ostatnich właśnie tych 30 latach zmiany, w szczególności myślę wejście do Unii Europejskiej, pogorszyły strukturalnie pozycję Polski Wschodniej w stosunku do Polski Zachodniej i że to wzmocnienie tej nierówności strukturalnej właśnie wymagało uzasadnienia, legitymizacji. I te orientalistyczne schematy świetnie, świetnie do tego pasowały. Niech Polska Wschodnia tutaj nam nie narzeka, bo jeszcze musi bardzo dużo pracy wykonać nad sobą, zanim będzie mogła w sposób, prawda, jakiś taki no, uprawomocniony nas tu pouczać czy czegoś żądać. Myślę, że takim symbolicznym momentem, który mnie uderzył, to była kwestia wejścia do strefy Schengen Polski i zamknięcie granicy wschodniej, w szczególności z Białorusią i z Ukrainą, które wyraźnie uderzyły te wschodnie województwa. Ja na przykład tam przed laty, bo to już będzie 10 lat, jak ja tam jeździłem i przyglądałem się Białymstokowi, Lubinowi, Rzeszowowi, to na przykład odkryłem dla siebie, to oczywiście jakaś tam pewnie moja nieufność, że ja wcześniej tego nie wiedziałem, ale być może też myślałem, że to nie jest przypadek, że ja się dowiedziałem, że przy wejściu do strefy Schengen Polski były manifestacje w Białymstoku przeciwko strefie Schengen i przeciwko zamknięciu granicy, i myślę, że o nich nie wiedziałem, bo one nie były nagłaśniane w ogóle w prasie, tak zwanej prasie centralnej czy w mediach centralnych. To były głosy nieważne, jakby te protesty przeciwko odcięciu Polski Wschodniej od przede wszystkim ekonomicznych, jakby przecięcia tych ekonomicznych kontaktów. No i na bardziej głębokim poziomie, no to jest oczywiście przede wszystkim bliskość rynku niemieckiego, bliskość Niemiec, które są dzisiaj tym głównym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, no strukturalnie tą Polskę Wschodnią stawia w gorszej pozycji, no i można grzebać oczywiście w historii XIX wieku, czy jeszcze dłużej i wykazywać różne strukturalne, a niekoniecznie kulturowe wyjaśnienia tego, czemu w ogromnej ilości wskaźników rzeczywiście ta Polska Wschodnia tam gorzej sobie
zachodniej, ale uderza mnie, że w bardzo dużej części diagnoz, w tym oficjalnych takich diagnoz, wręcz rządowych, tutaj zacytuję, zaraz jedną, prawda, właśnie te czynniki kulturowe, mentalnościowe wręcz się pojawiają na pierwszym miejscu. I tutaj mój ulubiony cytat Grzegorza Gorzelaka, profesora z Aurorygu, który co ważne jest ekonomistą, to też jest bardzo ciekawe, że ekonomiści dzisiaj uwielbiają mówić o kulturze, o psychologii, o takich czynnikach całkowicie miękkich, do których, prawda, socjologowie, a nawet bardziej antropolodzy mogliby się ewentualnie wypowiadać. Ale tutaj jest taki cytat z ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która się stała podstawą do przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Polsko-Wschodniej. No i tam profesor Gorzelak mówi, że to, prawda, inne postawy, niski poziom tolerancji, ma otwartość na zmiany, słabe oparcie dla Unii Europejskiej, postawy roszczeniowe antymodernizacyjne, to jest jakby problem tej Polski Wschodniej, z tym będziemy musieli się zmagać i rząd się jakby musi z tą psychologią zmagać. Jednocześnie też zwracam uwagę, że oprócz tego bata, czy jak to nazwać, tej deprecjacji, która jest serwowana wschodowi, różnie zdefiniowanemu, czy to wschodowi regionalnemu, czy takiemu na dużą skalę, czyli międzynarodową, prawda, to mamy też ofertę takich dowartościowania, w szczególności ja tu nazywam ją pozytywnymi wizjami renesansu kulturowego, że ten wschód też ma to jakieś tam ukryte albo nieukryte, ale wartości kulturowe, to jest taka kulturalizacja pozytywna, jako taka kompensacja, nagroda, zachęta, że on ma jakąś taką egzotyczną, wielokulturowość, sielskość, o którą się powinien zatroszczyć i na przykład sprzedać jako produkt turystyczny, ale generalnie, że to uświadomienie sobie tej egzotyki własnej jakoś tam dowartościowuje to zacofanie, tą mentalną gorszość. I to bardzo często się pojawia w tych wizjach orientalizujących. Oprócz tej bardzo takiej deprecjonującego elementu jest zwykle też takie pocieszenie, czy takie otwarcie, że macie szansę na kulturowy rezonans. I tu mam mapkę taką zaborów, której nie muszę nikomu wyjaśniać, przepraszam, że w angielsku, ale to jakby tylko to jest raczej przypomnienie niż, bo myślę, że wszyscy słuchacze świetnie znają te problemy zaborów i interpretacji zaborczych. Ja tu tylko chciałem na tej mapce przypomnieć, że mieliśmy ewolucję sceny politycznej Polski około 2005 roku, kiedy się nam ukształtowała obecny podział polityczny i że to ta zmiana była związana z ewolucją oczywiście geografii wyborczej, a ta geografia wyborcza jest takim niezwykle spektakularnym generatorem tych dyskursów o regionach, takim upolitycznionym bardzo często, przy każdych wyborach, prawda, całe media interpretują te wybory i zawsze się te stereotypy wtedy ożywiają i można jakby czytając tę interpretację, czemu grała, bardzo ładnie można dostrzec siłę tych stereotypów, w szczególności orientalistycznych. I tu chciałem zwrócić uwagę, że ta zmiana konstrukcji polskiej sceny politycznej bardzo wzmocniła te orientalistyczne schematy. Jakby zsynchronizowała jeszcze bardziej to, co zawsze istniało, ze względu na to, że do 2005 roku tym głównym podziałem to było ten podział, jak profesor Grabowska nazywała, postkomunistyczny, czyli dawne partie, dawny tam SLD, prawda, versus jakieś postsolidarnościowe partie. I tu jest ten zielona oś. I to była oś, która w wymiarze przestrzennym przeciwstawiała Galicję, Małopolskę, ziemią odzyskanym, czy też zachodnim i północnym. No i Galicja występowała w tej dobrej roli, tego dobrego antykomunisty, Europejczyka, bo austriackiej spuścizny ze starą szkołą demokracji, a te PGR-owskie ziemie północne, no to było wszystko co najgorsze. Cały ten postkomunistyczny orientalizm tam się koncentrował, pomimo że oni byli na zachodzie. To na przykład ten profesor Buchowski bardzo ładnie zrekonstruował ten orientalizm
antypegierowski. No ale scena polityczna nam się lekko obróciła i mamy teraz, nie muszę Państwu mówić co, bo lepiej ode mnie wiecie, ale mapa wyborcza dużo bardziej się jakby zdefiniowała w tej osi wschód-zachód. I mamy teraz bardzo ucentralnienie wschodu z byłym zeborem rosyjskim jako tym złym wschodnim, no i zachodu jako tego forpoczty postępu i to bardzo jakby to właśnie to zsynchronizowało, wzmocniło to, bo to dużo bardziej jest jakby takie intuicyjnie oczywiste, bo z tymi PGR-ami, które jednak był pewien taki poznawczy jakiś problem, a tutaj jest wszystko jasne, bo wszystko, co jest rosyjskie, zachodnie, jest gorsze, wszystko, co jest, znaczy wschodnie, jest gorsze, zachodnie, nierosyjskie, jest lepsze. Ta Małopolska tam ginie trochę, jest tak gdzieś pomiędzy, ale to jest na wschodzie, jest też bardziej konserwatywna, więc wszystko się w sumie zgadza, więc ten orientalizm się wzmocnił i następnie w tym moim projekcie i książkach zastanawiałem się, jak sobie radzą te regiony z tym stygmatem. I w szczególności te trzy miasta, tak, przyglądałem się, skupiłem się przede wszystkim na takich bardziej oficjalnych narracjach tego, jak władze miejskie sobie radzą z tym stygmatem. I wyróżniłem kilka takich strategii, to nie jest jakaś super systematyczna klasyfikacja, ale wszystkim odrzucenie, co najbardziej w Rzeszowie mnie uderzyło, że Rzeszów się tam ogłosił stolicą innowacji, rysował mapki, że on jest połączony przez lotnisko w Rzeszowie ze wszystkimi tam, nie wiem, z Frankfurtem, jakimiś Londynem i można tam właśnie jakby dojechać na zachód świetnie i że jakby tam w ogóle żadnej wschodu Ukrainy, niczego w tym Rzeszowie nie znalazłem w tej narracji. Oni tą nowoczesnością, tak strasznie śmiesznie, jakby całą tą wschodność egzorcyzmowali. Podczas gdy Białystok i Lule zmagały z tą wschodnością, podejmowały ten temat tej swojej wschodniości, redefiniowali generalnie, co można nazywać autoorientalizacją. Ja nie lubię, generalnie jestem taki krytyczny wobec tych pojęć takich, że samoorientalizacja, autoorientalizacja, które zwalają winę jakby na ten orientalizowany. Więc tutaj napisałem to tak w cudzysłowie, w nawiasie, bo tak to można oczywiście odczytywać, ale według mnie to właśnie sugeruje takie tą próbę zmagania się z tym przypisaną gorszością, jakby zamienia w winę w ogóle, więc to mnie boi, bo według mnie wina główna jest jednak zewnętrzna. Ta wschodniość, ta gorszość jest przypisywana zewnętrznie. To nie jest pomysł tych ludzi na wschodzie, że oni będą gorsi. To jest po prostu cały świat im mówi, że są gorsi, więc oni próbują coś z tym robić. No i te definicje klasyczne polskie to jest wiktymizacja, to ja nazywam, czyli robienie z siebie ofiary, mówiąc językiem potocznym. I najbardziej oczywistym sposobem rozumienia siebie ofiary to jest to bycie ofiarą Rosji. To jest cały zabór rosyjski. Jeszcze tam pamiętam, województwo świętokrzyskie badałem i tam się okazało też, że oni cierpieli strasznie pod tym rosyjskim zaborem. Na Śląsku dla odmiany cierpieli, prawda, zaraz po wojnie. Tam jest ten motyw tych prawda, prześladowań Ślązaków. I oczywiście wszystko jest obiektywne, jakby prawdziwe, tylko że z tego centralnej elementu tożsamości, tego cierpienia pod rosyjskim butem, czy sowieckim butem jest według mnie bardzo charakterystyczne i de facto trochę jakby właśnie potwierdzające gorszość. I właśnie wywołanie tej spuścizny rosyjskiej, różnie rozumianej, zaborowej, czy potem wojennej, komunistycznej, jako cierpienia, które daje moralną wyższość, no bo się jakoś tam wytrwało i jest się tak przez tych Rosjan doświadczonym, że się ma to poczucie lepszości nad zgniłym Zachodem, mówiąc tak w najbardziej przerysowanych kategoriach. Ale nawet jeśli te dyskursy są bardzo wyrafinowane intelektualnie często, nie są tak banalne, jak ja to tutaj ironizuję cały czas, ale
ale myślę, że to moje ironizowanie jest niebezpodstawne, bo istota często niezwykle intelektualnych dyskursów trochę jest taka, jak się dojdzie do ich istoty. No i drugi typ tej redefinicji wschodniości to jest, co ja nazywam tym nowym paradygmatem nowego pogranicza, czyli szukaniem tej różnorodności, inspiracji, takim inteligenckim redefiniowaniem bycia na wschodzie jako czegoś bardzo ciekawego, inspirującego, dającego możliwość jakichś tam gier kulturowych. I ja tutaj oddzielny jakby miałem refleksję na ten temat tutaj, na temat tego, że ta nowa pograniczność jest według mnie często też taką samą orientalizacją, tylko lepiej ukrytą, bo ja tu wyróżniłem te dwa podstawowe sposoby mówienia o tej pograniczności, czyli stary tutaj cofnę, czyli kresy, ideologia kresów, zwykle konserwatywna, można, prawda, która została dosyć dobrze zdekonstruowana i też myślę, że większości Państwa nie muszę przypominać, co to są kresy, pewnie niektórzy by więcej dużo powiedzieli ode mnie, no ale tutaj ta orientalizacja w schemacie kresów jest dosyć taka otwarta. Wiadomo, że sam schemat kresów jest oparty na tej idei przeciwstawienia wschodu i zachodu i ta Rosja jakaś domyślna jest tu niezwykle ważna, bo te kresy bronią przed Rosją czy jakąś tam barbarią, są zaprawione w tym cierpieniach, w tej bohaterstwie swoim i to jest dosyć aktywny dyskurs po tej prawej stronie naszego spektrum politycznego, a po tej liberalnej mamy tą ideologię pogranicza, no i obydwie te redefinicje wschodniości ja znalazłem w tych miastach, w oficjalnych dyskursach, zarówno tą kresowość, jak i tą pograniczność, która często jest krytyką kresowości, która zawiera krytykę kresowości, mówiąc, że nie, ten kresy to jest orientalizm, to jest konserwatywizm, to jest jakby deprecjonowanie w szczególności naszych wschodnich sąsiadów, bo tam on zwykle to zakłada, prawda, ten schemat kresowych, że Polacy cywilizują tam Białorusinów, Ukraińców i Litwinów, kogo tam jeszcze, bronią ich przed Rosjanami, więc ta hierarchia jest bardzo wprost, w sposób, prawda, niepoprawny, politycznie wyrażony, ale ja twierdziłem i twierdzę, że ten sam schemat, tylko dużo bardziej ukryty, zawolowany jest też w tych ideologiach pogranicza, które otwarcie mówią o równości, że wszyscy jesteśmy równi, żaden, prawda, na pograniczu wszyscy współuczestniczą w wspólnocie równych, wzajemnie się inspirują, tworzą, przenikają. No ale ja tu właśnie zaraz pokażę, jeszcze zdążę krótko, takie elementy, które wyraźnie tę różnicę w sposób już politycznie poprawny, ale w dalszym ciągu potwierdzają. No i tu właśnie Lublin, gdzie jest, prawda, silne środowisko takich działaczy próbujących tą wielokulturowość odtwarzać czy tworzyć. I tu jest ten mój ulubiony cytat z ich aplikacji do konkursu o Europejską Stolicę Kultury, który przegrali, no ale próbowali te działania planować i tam wielką uroczystość mieli zrobić, spektakl porwania Europy w tym Lublinie, gdzie na Placu Litewskim miało być wielkie widowisko panoramiczne, podczas którego tutaj w rolę byka wcieli się sztukmistrz wschodu, uprowadzając piękną Europę do Lwowa na wspaniałej uczcie godowej, dokona się ze ślubiny wschodu z zachodem. Ich świadkami będą spadkobiercy tradycji bizantyjsko-słowiańskiej, zafascynowani nią twórcy z łacińskich krajów zachodów oraz wszyscy budujący mosty między tymi dwiema cywilizacjami. Dokonując tego porwania, Lublin zbliży Unię Europejską z Europą Wschodnią, pokaże wspaniałe tradycje duchowe, to jest bardzo ważne. Dzisiejszy wielki potencjał dla współpracy kulturalnej rozładuje lęki i uprzedzenia zapieczętowane po obu stronach, odczaruje granice i tak dalej. Ta duchowość jest niezwykle, niezwykle ważna. Dla niektórych to jest duchowość religijna wschodu, właśnie ten prawosławie, tam różne jakieś jego warianty, a dla niektórych to jest po prostu taka egzotyka sekularyzowana. I w Białymstoku jest podobnie. On nawet to hasło przyjął swoje, takie wschodzący Białystok, czyli
czyli jakby odważne przyjęcie tej wschodniości i redefiniowanie jako czegoś pozytywnego. I tutaj z misja promocyjna wschodzący Białystok jako korzystająca w pełni ze swojego wielokulturowej tradycji brama, to jest ta funkcja pośrednika bardzo ważna, między wschodem i zachodem, centrum transferu ludzi, usług, środków finansowych, idei, nowoczesnego know-how płynących z zachodu na wschód, a jednocześnie miasto otwierające się na duchowość, inspirację kulturową i potencjał gospodarczy wschodu. Więc właśnie tutaj też ta inspiracja duchem w zamian za te środki finansowe, kredyty i różne wymierne zasoby płynące z zachodu i ta brama pośrednik i to jest, można powiedzieć, jakby też bardzo wiele na poziomie kraju, Polski dyskursu, prawda, tak samo próbowała też tą Polskę pozycjonować jako tego pośrednika i tutaj wyciągnąłem z archiwów takie zdjęcie, które zrobiłem w takiej fundacji, z tym pamiętam nawet jej nazwy, bo ale pewnie nie wypadałoby jej stygmatyzować, ale konserwatywnej, jakiejś kresowej takiej, właśnie kultywującej tej, bo w Białymstoku jest wyraźna, prawda, ta frakcja konserwatywna, która używa tego dyskursu kresowego i nawet oni mają taki tam, nie wiem na ile to im wyszło i czy to jest aktualne ciągle, ale jak tam byłem, to bardzo wyraźnie oni próbowali troszeczkę te funkcje jako tej dawnej, jednej z dwóch kresowych stolic, prawda, Wilna i Lwowa, przejmować, czyli że Białystok, który jakby nie miał de facto tych tradycji, ale że ze względu, że się znalazł po wojnie na granicy wschodniej, no próbował tą zredefiniować się, czy ta frakcja konserwatywna w elicie miejskiej jako miasto kresowe zaprojektować. No i taka fajna właśnie tutaj kartka wisiała, że nie mówimy po polsku, po rosyjsku, znaczy mówimy po polsku, po rosyjsku można tylko milczeć. I to prawda, to według mnie niesamowicie pasuje do tego schematu, prawda, polskości jako nierosyjskości, jako walki z tym jakąś często podświadomą, wręcz taką, prawda, niebezpieczną ciągotą do rosyjskości, która może być w polskiej duszy, ale że to jest ta pokusa, której powinniśmy uciekać. Że można się tym wschodem, Rosją troszeczkę można się zafascynować, ale nie można nigdy uwierzyć, że Rosja jest jakąkolwiek alternatywą dla czegokolwiek, co jest zachodnie, no bo to jest jakiś taki pokusa niebezpieczna dla naszej cywilizacyjnej jakby takiej statusu naszego cywilizacyjnego. Teraz na Ukrainie ta walka jest też dużo bardziej teatralna, taka no, prawda, no krwawa wręcz, prawda, ale te dyskursy też pięknie się na Ukrainie, ten zakaz mówienia po rosyjsku w Białymstoku jest raczej anegdotyczny, groteskowy wręcz, prawda, ale myślę, że wskazuje na tą wielką walkę, która właśnie na Ukrainie przyjmuje takie skalę gigantyczną, ale jest w pewnym sensie tą samą walką o bycie tym europejskim, jako bycie nierosyjskim. No i jednocześnie w Białymstoku to Muzeum Sybiru, które też jest piękne, bardzo cenna inicjatywa, no świetne muzeum, nie, absolutnie nie chcę go krytykować, jego wartości. Jakoś ja jeszcze był, jak ja oglądałem, to jeszcze jego nie było. Nawet tej słowo narracji jego tam nie znam i zupełnie się nie czepiam, bo nie mam żadnych podstaw, tylko zwracam uwagę, jak się pięknie wpisuje jakby w ten wiktymizacyjny model, że prawda, to jest cierpienie, wywózek, to bycie ofiarą, takie, prawda, taka moralna wyższość wynikająca z tego najgłębszego poznania tej rosyjskiej i sowieckiej opresji, która buduje tą białostockość jako coś moralnie głębszego, od na przykład zachodniej Polski, która tam, prawda, fascynuje się niemieckimi gadżetami, ale cóż poza tymi jakimiś oczywiście sybirakami z Kresów i tak dalej, ale cóż ci powierzchownie zafascynowani Zachodem i prawda, mieszkańcy Polski Zachodniej wiedzą o istocie tutaj polskości i to już ostatni slajd i kończę, to jest moja refleksja nad tym, jak są te różne historyczne
szczególności wielonarodowe pizny, nie polskie, wykorzystywane. I zwrócił, że no właśnie tak jak mówiłem, że konserwatywna opcja, właśnie te dyskursy kresowe, właśnie nawet sztuczne tworzenie tej kresowości, czasem to ma fajne takie wymiary czysto rynkowe, które synchronizują się z tą ideologią taką polityczną, w sensie, że kuchnia kresowa jest rozwijana w Białymstoku jako produkt rynkowy i on się, prawda, synchronizuje z polityczną ideą nowych kresów. Sybirackie różne cierpienia i z drugiej strony dyskursy liberalne używają bardzo często żydowskiej spuścizny, bo prawda, duża część tych miast, w szczególności Białystok, to w największym stopniu, ale Lublin, prawda, mają piękną kartę żydowskich społeczności, która się zapisała w ich historii i te liberalne środowiska w tych miastach z dużą pasją tą żydowską przeszłość, muzea, różne spektakle, budują w Białymstoku te wątki tatarskie, są eksponowane w sposób dużo większy do ich realnej wagi. Troszeczkę romskie się pojawiły, ale w Białymstoku zauważyłem, że był spór co do tej, na ile tych Romów należy reklamować. A jednocześnie rosyjska spuścizna tych miast jest zupełnie wyparta, a nawet prawosławna, to mnie najbardziej ten Białystok uderzył, cały tekst napisałem o tej wielokulturowości Białymstoku, która jest taka strasznie śmieszna, bo ten Białystok się reklamuje, w szczególności ta liberalna część, jako takie super wielokulturowe miasto i rzeczywiście jest wielokulturowy, ale jak się na polskie warunki, to jest być może najbardziej wielokulturowe duże miasto w Polsce, ale jak się dokładnie przyjrzy tym prospektom, to tych elementów prawosławnych prawie tam nie ma, chociaż tych prawosławnych jest w mieście bardzo dużo i to ich wkład w kultury tej białoruskiej i troszeczkę rosyjskich jakichś resztek jest znaczący, a de facto poza tym tymi krajobrazami z tymi kopułami cerkwi w Białymstoku, to niewiele się można dowiedzieć o tym prawosławiu w Białymstoku i jego wkładzie w kulturę współczesną. A zupełnie fascynującym właśnie wątkiem dla mnie jest wyparcie rosyjskości Białegostoku, bo to jest miasto, prawda, które w XIX wieku w ogóle było mało polskie, to było miasto żydowsko-rosyjskie, a jednocześnie ma niesamowicie w XIX wieku fascynującą historię boomu gospodarczego. I ja to zauważyłem na listach osób, które się fascynowały tą industrialną, taką w ogóle, prawda, historią tego nie tylko przemysłu, ale finansowej takiej kariery rozwoju spektakularnego, krótkiego co prawda, no ale jednak bezprecedensowego Białegostoku, to był znany pisarz polsko-białoruski Sokacz. I on pięknie pisał właśnie o tym wielkim świecie białostockim, który istniał krótko w tym mieście, kosmopolityczno takim biznesowym, który jest według mnie wspaniałą narracją, prawda, i taką zupełnie nieorientalistyczną, czyli pokazującym, że to była wielki świat, wielki biznes, wielki postęp, jakby oczywiście zawsze to można deprecjonować, ale ten Białystok to nie był Manchesterem i tak dalej, ale jednak był, a tego w ogóle nie ma. To jest niesamowite, prawda, jak te wątki rosyjskie są w ogóle nie w Białymstoku zupełnie nieobecne. No i zresztą w innych miejscach też cała rosyjska spuścizna w Polsce wschodniej jest skrzętnie pomijana i jeśli się pojawia, to jest tylko cierpienie z tych rosyjskich rąk, ale to zwraca uwagę, że Warszawę można by o to samo jakby posądzić. Dopiero z 10 lat temu rosyjscy rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego zostali jakby przywróceni do historii, bo przez długie lata na stronie oficjalnej Uniwersytetu Warszawskiego była wielka dziura, nie było, Rosjan nie było, nie istnieli rektorzy. Uniwersytet istniał, ale nie miał rektorów, bo byli Rosjanami i to samo gigantyczny rozwój bezprecedensowy, do dzisiaj nieporównywalny, Warszawy w końcówce XIX i początku XX wieku, ekonomiczny pod, prawda, Imperium Rosyjskim jest nie jest częścią tożsamości, pamięci
warszawskiej, to było rosyjskie, to może było gospodarcze, ale my jakby wolimy pamiętać o powstaniu, o cierpieniach, o wywózkach, o ilu nas ginęło, bo to w naszym domyśle zrobi dużo większe wrażenie na naszych zachodnich przyjaciołach i na tym bym zakładzie, że zostawiłem trochę czasu, mam rozłączyć, tak? Dziękuję bardzo, dziękuję. To była taka, powiedzmy, bardzo obfita strawa intelektualna i liczba wątków, problemów, zjawisk jest olbrzymia. No ale taka jest problematyka pana książki i pana zainteresowań i daje to też świetne pole do dyskusji i otwieram dyskusję. Proszę przy okazji sygnalizować tam imię i nazwisko, bo nie zawsze jest w pełni to pokazane na ekranie. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby? Profesor Grzegorz Gorzelak, widzę, się zgłasza, tylko musi mikrofon włączyć jeszcze. Słychać? Bardzo proszę, Grzegorz. No, z przyjemnością wysłuchałem referatu mojego byłego kolegi z Euroregu. Witam cię, Tomku. Cześć, Grzegorzu. Ponieważ na zasadzie uderz w stół, to Gorzelak się odezwie, no to oczywiście, ponieważ byłem przez Tomka wywołany, to się odniosę do kilka tez. Cytat, który wymieniłeś, oczywiście był dobrze przedstawiony, ale to był element szerszego kontekstu. To znaczy, jak myślę, piszę, mówię o Polsce Wschodniej, to zawsze pokazuję po pierwsze, że Polska Wschodnia jest w taki czy inny sposób upośledzona przez historię. Podobnie jak południowe Włochy, podobnie jak BNRD, do czego za chwilę też wrócę, że już od późnego średniowiecza procesy modernizacji zatrzymały się na Wiśle. Pokazujemy często, że na przykład styl romański nie przekroczył w zasadzie Wisły, że klasztory nie przekroczyły Wisły, że procesy urbanizacji zatrzymały się na Wiśle w późnym średniowieczu. Plony, jak Fernand Braudel wskazywał, były zawsze niższe, dwu-trzykrotnie na wschodzie i na zachodzie i tak dalej. Czyli element historyczny, który się w bardzo wielu zjawiskach uwidocznia. Uwidocznia się oczywiście także w układach kulturowych, ale w równie dominującej mierze w sferze materialnej, w niskim umiastowieniu, w niskim wyposażeniu w infrastrukturę, w odmiennych strukturach społeczno-zawodowych, przy małym uprzemysłowieniu, przy znacznym udziale ludności rolniczej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście do tego dochodzą te wymiary, jak mówię, kulturowo-świadomościowe i ja bardzo często mówię, że mamy do czynienia z syndromem. I szkoda, Tomek, że wyjąłeś tylko jeden element tego syndromu, nie pokazując, że ja to zawsze traktuję jako pewien złożony kompleks zjawisk. Co więcej, piszę, że te różne wymiary tego syndromu się wzajemnie wspomagają i warunkują. Czyli mamy do czynienia rzeczywiście z postawami bardziej zachowawczymi, z mniejszymi postawami modernizacyjnymi, z większą niechęcią kiedyś do Unii Europejskiej i z gorszym funkcjonowaniem samorządu, o czym też za chwilę, czyli jest to pewien syndrom kulturowo, wartość aksjologiczny i pokazujący się również w zachowaniach politycznych, który raczej działa na niekorzyść przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Kiedyś był taki kongres Polski Wschodniej, gdzie Zyta Gilowska mnie zaprosiła, bo miała oczywiście tamte kontakty bardzo silne, gdzie w jakiś sposób przeciwstawiłem się skutecznie proponowanej wtedy
deklaracji tego kongresu skierowanej do premiera Buzka, która była napisana wokół takiej oto konwencji: byliśmy biedni, jesteśmy biedni, będziemy biedni, należy nam się pomoc. Na takie wyrażenia: byliśmy biedni, staramy się z tej biedy wydobyć i należy, i prosimy o pomoc, staramy. To była taka dążenie do przełamania tego właśnie syndromu takiej liczenia na pomoc zewnętrzną. To była pierwsza uwaga, czyli to, co wyjąłeś z tego i mojej ekspertyzy, jest, jak mówię, elementem szerszego kontekstu i szerszego syndromu. Druga uwaga polemiczna to jest taka, a jeszcze może wrócę, no NRD, oczywiście dualizm agrarny Europy XVI-XVII powoduje, że NRD od kilkuset lat, czy te landy wschodnie, były upośledzone i nic dziwnego, że jeszcze pogłębienie upośledzenia przez realny socjalizm spowodowało, że do dzisiaj mają niższą produktywność pracy mimo ogromnych nakładów zewnętrznych, które tam są kierowane. No, południe Włoch to nie jest tylko lenistwo i dolce vita w promieniach słońca, picie wina i patrzenie na ładne krajobrazy, ale to jest również to, co Pat nam pisał. Historia od średniowiecza, centralizacja władzy na południu Włoch i pewne oligarchiczna demokracja w miastach, państwach na północy i tak dalej, plus mafia, która to mafia, nie oprócz tego, że jest szkodliwa dla struktur społecznych, to jeszcze zakłóca racjonalną alokację zasobów, która to nieracjonalna alokacja zasobów spowalnia proces rozwoju gospodarczego. To znowu są długie konteksty historyczne i też wielowymiarowe, które mają swoje uwarunkowania kulturowe. Jeszcze wracając do Polski Wschodniej, sam przecież pisałeś o gorszym wykształceniu, szczególnie ludności wiejskiej, o zasiedziałości. Twoje mapy wykorzystuję w różnych swoich wykładach. Czyli to jest też element długiego trwania i procesów kulturowych. Jerzy, mam jeszcze 3 minuty? Tak, proszę bardzo. Więc teraz co do tych osi dobre, złe. W 1995 roku z nieżyjącym niestety Bogdanem Jałowieckim pisaliśmy o nieprawdziwości tego syndromu złe na zachodzie, dobre na wschodzie. Pokazywaliśmy, że samorządy lokalne funkcjonują na ziemiach odzyskanych najlepiej w Polsce, że to jest prawdopodobnie właśnie wyznacznik tego, że to są potomkowie tych zdobywców, którzy zdobywali ziemie odzyskane po wojnie, że to jest umiejętność współdziałania, że to jest wyrwanie z tej zasiedziałości, którą sam pokazywałeś, i jednocześnie bliskość Niemiec i transfer doświadczeń i pieniędzy niemieckich i współpracy transgranicznej powodował, że te obszary funkcjonowały lepiej i postawy proeuropejskie były znacznie tam bardziej powszechne. Czyli się wtedy z Bogdanem przeciwstawialiśmy temu dominującemu stanowisku o frustracji post-PGR-owskiej, o wyrwaniu z własnych ojczyzn i tak dalej, przeciwstawiając dynamiczne społeczności ziem odzyskanych dość stagnacyjnym społecznościom Polski Wschodniej, szczególnie kongresówki. W ostatnich badaniach samorządów te wszystkie prawidłowości się potwierdzają. Samorządy w kongresówce funkcjonują najgorzej w całym kraju. I jedna uwaga, w Białymstoku jest konflikt między katolikami a prawosławnymi. Stanowiska są rozdzielane, czy były, wedle klucza wyznaniowego, są pewne parytety i ten konflikt, nie wiem, czy do dzisiaj jest przełamany, czy nie, ale on niewątpliwie kilka lat temu istniał i ludność prawosławna, czy przypisywana do prawosławia, była w jakiś sposób, awans był utrudniany. Jedna uwaga, my wszyscy jesteśmy ze wschodu, przynajmniej wystarczy pokazać, jak nasze władze jeżdżą kawalkadami, rozpychając się na szosach, a jak premier Holandii jeździ do pracy na rowerze. I to jest ten bizantyjsko-wschodni styl w
funkcjonowania całego naszego społeczeństwa, oderwania władzy, tajności, dążeń do centralizacji i te wschodnie korzenie niewątpliwie u nas są bardzo głęboko zapuszczone od góry do dołu. Dziękuję bardzo. Przepraszam za... Dziękuję bardzo, panie profesorze. Grzegorzu, drogi. Proszę bardzo, kto z państwa? Pani profesor Halamska sygnalizuje. No ja z ogromną uwagą wysłuchałam tego wszystkiego, co miał do powiedzenia nam również mój kolega profesor z Euroregu z dawnych czasów. I mam takie pytanie mnie dręczy, które kiedyś taki socjolog zajmujący się wsią i wiejskością Pal w latach 60. napisał, że wiejskość to jest takie pojęcie, które bardziej zaciemnia niż wyjaśnia sprawę. Ja mam właśnie pytanie, na ile ta koncepcja orientalizmu jako pewna koncepcja ma nośność wyjaśniającą. W czym ona nam pomaga, żeby zrozumieć istotę czy mechanizm zróżnicowania? Jako naturalnie zapewnie, jeśli była westernizacja, prawda, że się pisało o westernizacji kultury, w ogóle tego, no to pojawił się, jakby powiedzieć, w opozycji termin orientalizm. I moje pytanie jest takie, czy orientalizacja jest czymś więcej, bardziej wyjaśniającym określeniem niż peryferyjność? Z drugiej strony zdawałoby się nie, jeśli pan pokazuje, panie profesorze, że to dotyczy i Portugalii, i Hiszpanii, i południowych Włoch. Zresztą pan nie mówił o tym, ale w innych publikacjach pan pisze o tym, tej generalnej orientalizacji, że dotyczy to Bliskiego Wschodu, że w jakiś sposób dotyczy to Indii. Czy to i tak dalej, że tam pojawiają się te opracowania. Skupiając się właśnie na tym orientalizmie, to chciałam się zapytać, czym jest to pojęcie wypełnione, bo to, co pan powiedział, to nie jest przecież wszystko, prawda? Bo w tej koncepcji orientalizmu, czyli polskiego orientalizmu, jest mnóstwo elementów zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. I te przykłady tych, jakby powiedzieć, nadwartościowania kresów mamy w kanonicznych dziełach literatury. O tym pisał Iwaszkiewicz, który tam gdzieś pod Odessę i te. O tym mamy Powrót z kresów u Żeromskiego. Mamy inny obraz kresów u Sienkiewicza, prawda, w Ogniem i Mieczem. Mnóstwo jest tych, mamy u tych bardziej takich, mamy, jeśli weźmiemy Lwów, to znów widzimy, że to wcale nie była taka orientalne, zapyziałe miasto. To było ogromnie bogate miasto, jeśli się tam je zobaczy. Chciałam zwrócić uwagę również na to, że przeciw pewnej takiej wschodności tego regionu dość pan wspomniał o koncepcji Mitteleuropy, ale przecież w okresie demokracji ludowej był cały nurt myślicieli, historyków jak Janusz Rutz i innych, i pisarzy, którzy, jakby powiedzieć, chcieli się świadomościowo odciąć, prawda? Stąd jest pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, nawiązujące czy to do Haleckiego, czy Wandycza i tak dalej, i tak dalej.
Z innych jeszcze rzeczy, które tutaj nasunęły mi się uwagę, że pojęcie mentalność jest często krytykowane, natomiast jednocześnie to pojęcie jest używane przez wielkich, na przykład Brodela, prawda, który pisze, że cywilizacje są mentalnościami, chociażby w gramatyce cywilizacji. I żeby jakoś zakończyć, to chciałabym tutaj poddać pod namysł, że to, co Pan mówi o tych nowych pograniczach, koncepcji pogranicza, to jednocześnie naprzeciw temu stoi nacjonalizm. I to nie jest tak, że my jesteśmy wielokulturowi, prawda? Bo my jesteśmy Polacy. Czyli tutaj ta sprawa na tym wschodnim pograniczu w moim przekonaniu jest jeszcze o wiele bardziej skomplikowana. Gorzelak się sam wybronił, więc ja nie będę już go bronić. Zauważcie Państwo, chciałam go bronić. Natomiast no, zgadzam się, że mamy taką tą narrację narodową, którą wytworzył niestety zabór rosyjski, tych ciągłych nieszczęść i obnoszenia się z nimi, a nikt o powstanie listopadowe, styczniowe, powstanie warszawskie, wszystkie klęskami obchodzimy, natomiast nie przyjdzie nam na myśl, żeby obchodzić zwycięskie powstania wielkopolskie. Tak już mamy. Dziękuję bardzo. Bardzo to było inspirujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto z Państwa chciałby? Na razie nie widzę, to ja wobec tego kilka takich drobnych komentarzy. No i w książce, i w wystąpieniu pojawia się ten wątek wschodu, tej orientalizacji, ale generalnie wschodu Europy jako takiej gorszej Europy, czy gorszej części Europy. I czy tak jest w ogóle? No więc chciałem zwrócić uwagę na to, że wiele osób broni tego wschodu i uważa, że to jest integralna część oczywiście Europy. Zacznę może od tego, że Norman Davies w tej swojej znanej, takiej dość fundamentalnej książce Europa podkreśla, że Europa nigdy nie miała jakichś stabilnych, stałych granic, że te granice się przesuwały, że tutaj nie granice tak formalnie rozumiane odgrywały jakąś zasadniczą rolę, a raczej właśnie pewnego rodzaju kultura, tradycja, no i te rzeczy, o których pisał także Brodel, tu pani profesor Halamska o tym wspomniała. Takie dwa nazwiska jeszcze chciałem przy okazji przytoczyć jako, powiedzmy, stanowiska broniące pewnej integralności Europy. To jest po pierwsze takie słynne stwierdzenie Jana Pawła II, który mówił, że Europa ma dwa płuca. Ma to płuco zachodnie, które jest głównie chrześcijańskie, katolickie, ale także protestanckie, i wschodnie, które jest głównie prawosławne, i że Europa nie będzie prawdziwą taką wielką Europą zintegrowaną, jeśli nie będzie oddychała tymi dwoma płucami, że to jest niezwykle ważne, nie należy tego oddzielać. I drugie stanowisko, no niedawno zmarły wybitny nasz profesor Andrzej Walicki poświęcił bardzo dużo uwagi, badań i prac pokazujących znaczenie i wartość wkładu Europy Wschodniej, zwłaszcza Rosji, do kultury, filozofii, myśli politycznej i bardzo wielu, wielu rzeczy.
Wydaje mi się, że w Polsce jest taka tendencja i tutaj profesor Zarecki o tym wspomniał, takiego lekceważenia tego wschodu, takiego formą lekceważenia jest niezajmowanie się. Na przykład ja ubolewam nad tym, że naukowcy w Polsce w niewielkim zakresie prowadzą badania właśnie tych wschodnich problemów, wschodnich terytoriów i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza uwaga. Druga to ta, co to jest centrum i peryferie. No jest wielka literatura na ten temat, ale to, co podkreśla wielu badaczy, to jest to, że w historii następuje przesuwanie się centrów i peryferii. I być może za jakiś czas wschodnie tereny Europy będą należały do centrum, chociaż ta droga na pewno nie będzie taka łatwa i ten proces nie... Słuchałem profesora Zaryckiego, to pomyślałem sobie, że są pewne takie w miarę trwałe cechy wschodu i zachodu Europy, między innymi jeśli chodzi o opresyjność władzy. I teraz taki przykład nasunął mi się bardzo współczesny. Proszę sobie wyobrazić pokojowe demonstracje. Tam, gdzie się nie tłucze szyb, nie podpala samochodów, demonstrują ludzie w imię pewnych ważnych racji zgodnie z zasadami demokracji. I mamy to, powiedzmy, w krajach Europy Zachodniej, nie wiem, w Austrii. Z wyjątkiem Francji. Proszę? Z wyjątkiem Francji. Nie, nie, ale tam Francji to chodziło, właśnie mówię, były palone samochody, niszczone sklepy i tak dalej. Ja mówię o bardzo pokojowych demonstracjach. Właśnie takich, gdzie się nie dzieją takie rzeczy. I mamy na przykład, idąc na wschód, protesty kobiet, które oglądaliśmy i wielu z nas uczestniczyło oczywiście w tych różnych protestach, bardzo pokojowych oczywiście. Potem mamy Białoruś i mamy Rosję. I proszę zauważyć stopniowalność opresyjności, która jest bardzo wyraźna. Polska jest dokładnie po środku. Opresyjność wobec strajku kobiet jest czymś, co zdumiewa oczywiście. Natomiast jest naturalnie czymś takim oczywistym dla Białorusi, a tym bardziej dla Rosji. Także pewne cechy, wydaje mi się, no i tutaj profesor Gorzelak wspomniał o tej bizantyjskim stylu władzy i tak dalej, która również w naszym kraju jest w wielu przypadkach widoczna i właśnie sytuuje nas bardziej na wschodzie niż na zachodzie. Także te sprawy są bardzo złożone, ale przejawiają się w różnych sferach. To tyle mojego komentarza. Pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Nie miałam zamiaru zabierać głosu, ale pomyślałam sobie, że jestem winna rodzicom pewien protest dotyczący źródeł konstruktów tożsamościowych. Dlaczego rodzicom? No dlatego, że zastanawiam się, na ile mój tata lwowiak, który jeszcze zdążył Politechnikę Lwowską skończyć przed wojną, zgodził się na zakwalifikowanie go do peryferyjnej czy też orientalnej części, tak powiem, społeczeństwa o takiej konstrukcji tożsamościowej. Podobnie zresztą mama Bossambora. Ja mam doświadczenie dwupograniczy, to znaczy rodzinną pamięć, którą no mogłam nazwać kresową, ale potem Górny Śląski, Chorzów, i pamiętam takie swoje doświadczenia, chociaż życzliwie tam kresowiaków przyjęto, jak moja przyjaciółka, którą odwiedzałam, Ślązaczka, jej tata mówił zawsze do mnie wyłącznie po niemiecku i kompletnie go to nie obchodziło, że ja niemieckiego nie znam. Jej mama mówiła po polsku, więc ja bym powiedziała, że te doświadczenia pogranicza dla mnie są takim sygnałem, że konstrukty tożsamościowe są jednak konsekwencją pewnych realnych doświadczeń. I jako etnograf myślę, że to prawo głosu tych, którzy
autodefiniują w taki, a nie inny sposób doświadczenia swoich społeczności, tych właśnie peryferyjnych, czy definiowanych jako orientalizm, że dobrze byłoby ich wysłuchać i właśnie jako puentę chciałabym, bo moi kresowi rodzice przeżyli okupację, czyli wpływ wschodu i zachodu w taki nietypowy sposób, bo najpierw Sowieci, potem Niemcy, potem znowu Sowieci. I pamiętam, że kiedyś jak, zresztą nie będę opowiadała o doświadczeniach, bo doświadczeń dramatycznych z śmiercią w Auschwitz, czy zesłaniem na wschód, to też tam było trochę i tego nie można, że tak powiem, jeśli się jest córką, czy ma się w pamięci takie doświadczenia, nie można tego bagatelizować jako elementu budowania tego konstruktu tożsamościowego i puenta. Pamiętam, że kiedy zaczęli mnie uczyć w szkole historii Polski i kiedy wróciłam do domu i powiedziałam, mamo, oni tu na Śląsku nie mają pojęcia, jaka była historia Polski, tak? No bo ja miałam w głowie zapisaną tą kresową. No, mama na to tam spokojnie mi powiedziała, nie opowiadaj tego, co wiesz od nas, słuchaj i nie wychylaj się nadmiernie. Natomiast ja pamiętam, że zadałam jej bardzo ważne pytanie. Mamo, a jak wspominasz okupację, która była gorsza, Niemców czy Sowietów? I pamiętam, że mama, inżynier, tak, nie humanista, chociaż humanista, tak podobnie jak tata, też inżynierska rodzina, popatrzyła na mnie i powiedziała coś niebywałego, co wydaje mi się genialnie skrótowym porównaniem, że tak powiem, tego, co było z Europy, czyli okupacja niemiecka, i tego, co było ze wschodu, czyli okupacja sowiecka. Otóż mama odpowiedziała, niczym się nie różnili, tylko Sowieci kazali sobie za to dziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są dwa kolejne głosy, pani profesor Stany i pani doktor Anna Kłoczko. Moniko, proszę bardzo. Już się włączam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za referat. Bez wątpienia można powiedzieć, że linia podziału Polski i linia podziału pomiędzy wschodem i zachodem przechodzi przez Polskę. Też przecież nie bez przyczyny mówi się, że jesteśmy no jakby krajem najbardziej wschodnim z zachodu, a najbardziej zachodnim ze wschodu. Natomiast moje pytanie do pana profesora, referenta, jest taka, czy faktycznie pozycja naszego regionu jest trwała, regionu jako całości. No bo przecież położenie geograficzne jest, można powiedzieć, no miejscem danym od Boga, my sobie go jakby nie wybieramy, my naszą historią i naszymi zachowaniami, naszymi procesami możemy kształtować bardziej przynależność w którąś stronę, czyli tą właśnie orientalizację w którąś stronę. I teraz ten podział w Polsce ja obserwuję na podstawie wskaźników demograficznych i wskaźników rynku pracy. Kiedyś zastanawiałam się, nawet taki artykuł popełniłam, nad tym, na ile zachowania prokreacyjne, zachowania demograficzne i związane z pozycją kobiet na rynku pracy właśnie orientalizują nas w kierunku wschodnim czy zachodnim. I natrafiłam na artykuł, w którym jakby wykonany jest taki podział Europy, podzielony tak zwaną linią Hainala, dzielącą akurat przebiegającą z Finlandii do Chorwacji, do Serbii, Chorwacji, i dzielącą Polskę, można powiedzieć, tak od Suwałk w kierunku Dolnego Śląska, czyli północno-wschodnim kierunku południowo-zachodnim. I analizując te wskaźniki demograficzne, okazuje się z czasem tych naszej historii ostatniej, no właściwie można powiedzieć 30-letniej, a na pewno 20-letniej po wejściu do Unii Europejskiej, niemalże 20-letniej, że jednak ta linia przesuwa się podziału w kierunku bardziej wschodnim. To znaczy się, okazuje się, że już powstają artykuły na ten temat i ta linia już z Hainala przesuwa się w kierunku innego autora Filipowa.
gdzie raczej ten podział pozostaje na północy, zaczyna się w Finlandii, a kończy się jednak bardziej w kierunku Grecji, Macedonii. I tym samym przesuwa się podział w Polsce, a więc te województwa, które wykazywały bardziej postawy liberalne wobec tych tradycyjnych, czyli zachodnich, gdzie małżeństwo na zachodzie nie jest powszechną formą związku. Właściwie od 30 lat, 30 lat temu już wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich był tam znacznie wyższy w stosunku do województw wschodnich, gdzie jednak było to w rodzinie, wspieranie modelu z obojgiem rodziców pracujących, również na wsi, w stosunku do wschodu, gdzie była ta relatywnie silna akceptacja tego tradycyjnego podziału obowiązków w gospodarstwie domowym, gdzie z kolei na zachodzie mamy wysoką dzietność tam, gdzie rynek pracy oferuje większe zabezpieczenie społeczne. To nam się akurat te relacje tutaj trochę zmieniają w stosunku do właśnie relacji niskiej i wysokiej dzietności. Generalnie trochę tych wskaźników demograficznych pokazuje, że ta pozycja naszego regionu jednak mimo wszystko, mimo być może pewnych preferencji politycznych obecnie panujących, takich związanych z jakimś takim bardziej faktycznie tym narodowym, mocnym usadzeniem, jednak w postawach prokreacyjnych i w zachowaniach demograficznych Polaków predestynuje nas do kraju zdecydowanie bardziej zachodniego. To znaczy ta linia, jakby szczególnie tego przebiegająca, jak pan pokazywał, na podstawie granic rozbiorowych, ona się przesuwa w kierunku wschodnim i już województwo, czy całe warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i województwa śląskie, one wykazują wskaźniki na poziomie trendów zachodnioeuropejskich. Generalnie wszystkie te procesy demograficzne posiadają ten sam kierunek oczywiście, ale ich siła zdecydowanie słabsza jest na wschodzie. Czyli pytanie, czy pozycja naszego regionu jest faktycznie trwała? Dziękuję. Dziękuję bardzo i pani Anna Kłoczko, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam takie kilka refleksji przy okazji referatu, który mi się bardzo podobał i właśnie było dużo wątków. Z jednej strony patrzę na to tak, jak mówimy o jakości życia, badamy jakość życia, to mamy tam wskaźniki materialne, niematerialne i te finansowe, wyposażenie mieszkania i również czas wolny, zadowolenie z życia. I patrząc z perspektywy pana profesora referatu, widzimy, że bardziej zachodnie są niby te wskaźniki, znaczy bardziej zachodnie są te wskaźniki materialne i bardziej wschodnie są te wskaźniki relacyjne czasu wolnego. I mi się wydaje, że ostatnie kilkanaście, może 20 lat, jak obserwuję takiego już dorosłego życia, to przesuwamy się trochę w stronę tych zachodnich, bo ludzie miało mniej czasu wolnego, są bardziej zabiegani. Nawet moje badania w czterech wsiach na Podlasiu, robione w odstępie kilkunastu lat, kiedy miałam prośbę z sami, wykazały, że strasznie ich trudno złapać, bo co chciałam porównać z radnym sołtysem w roku 2004, łatwo było spotkać, udostępnie byli w każdej chwili, w roku 2016, pojutrze, dzisiaj nie mam czasu, nie mam mnie, czyli to nie tylko obserwacja taka własna, ale też z tych badań, że ludzie są bardziej zajęci i bardziej, tak samo czytelnictwo literatury pięknej, może dyskusja o rzeczach takich wyższych, słynne nocne radaków rozmowy jakoś nam się zagubiły już o tak 20-20 parę lat, czyli przechodzimy ze wschodu na zachód, na samym życiu prywatnym. To jest jedna refleksja taka, czyli jesteśmy na pograniczu, ale ostatnio bardziej w stronę zachodnim niż wschodnim w moim odczuciu. Druga refleksja na temat roszczeniowości. Takie pytanie zasadnicze, w którym momencie przechodzimy od preferencji większego udziału państwa do roszczeniowości. No nie mówię, że to jest pytanie do pana profesora, ale często jest tak, że ktoś, kto sam ma podejście troszkę bardziej liberalne, na pewnym etapie podejście bardziej, bo ja wiem, opiekuńczego państwa, traktuje za roszczeniowy, jak roszczeniowy. I też pytanie, gdzie jest ten punkt, kiedy mijamy dyskusję preferencji, a wchodzimy w ocenę, czy to już jest roszczeniowość, czy po prostu inny pogląd polityczno-gospodarczo-społeczny. To jest takie pytanie zawieszone ogólnie. Trzecia refleksja, pan profesor zauważył, że
cytuję zabawnie, w Rzeszowie wyglądało to odnoszenie, że się mają połączenie z Frankfurtem, z Londynem. I tu właśnie odniesienie do specjalisty, który zajmował się markami narodowymi, Wally Ollins, w okolicach 2003-2004 roku, pomagał Polsce stworzyć markę narodową i on też głośno twierdził, że tworzenie marki pod prą stereotypowi budzi rozbawienie i śmiech, bo nikt nie uwierzy, że Niemiec jest romantyczny, a Francuz jest dobrym inżynierem, raczej odwrotnie. Czyli raczej chodzi o to, żeby na bazie stereotypu, który jest ugruntowany, tworzyć jego jakieś pozytywne aspekty. I na przykład jeśli chodzi o Polskę, powiedział, że Polacy, cechuje, on to się wyraził po angielsku, creative tension, czyli twórczy niepokój. Bo jak wszyscy wiemy, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, a jednocześnie potrafimy naprawić samochód sznurkiem i patykiem. I w ten sposób patrząc, nie idąc pod prąd tego, wykorzystywał to jako takie twórcze reklamy marki narodowej Polski. I tu widzę analogię do tego patrzenia, że ta kresowość, ta orientalizm, to jest właśnie pogranicze kultur, też skorzystanie. I wydaje mi się, że tak jak pan profesor zauważył, tutaj korzystniejsze dla wizerunku jest korzystanie z tego spojrzenia, że to jest wielokulturowy tygiel możliwości rozwoju twórczego, niż próba pójścia pod prąd i udowodnienia, że Rzeszów jest zachodem Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz pani doktor Aleksandra Bilewicz. Tak? Czy ktoś jeszcze? Jureczku, mnie chyba nie widać. Dobrze, to... Ja chciałbym... A, Janusz Rowiński. Dobrze, to po pani Bilewicz. Kolejnym będzie dobrze. Rowiński. Proszę bardzo. Ja również dziękuję bardzo za ciekawy referat. I chciałam się tak zapytać, czy zastanowić też w odniesieniu w sumie do tego poprzedniego głosu pani Anny Kłoczkowskiej, jak kształtować dyskurs o wschodniości bez orientalizacji? Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby tworzyć, powiedzmy, bardziej neutralne dyskursy, które byłyby bardziej adekwatne dla położenia tych peryferyjnych regionów, bo to jest chyba bardzo trudne, prawda? To znaczy nie popaść w ten orientalizm, jednocześnie nie ulec tej drugiej presji takiej modernizacyjnej, to znaczy nie tworzyć na siłę takiego modernizacyjnego sztafażu tych regionów. To takie krótkie pytanie miałam. Dziękuję bardzo. I Janusz Rowiński, to chyba będzie bądź wypowiedź, chyba że ktoś jeszcze bardzo, jeszcze Grzegorz dostanie minutę, dwie, po Januszu. Proszę bardzo, Janusz Rowiński. No ja mam w ogóle... Ja chciałem zacząć od pewnej kwestii terminologicznej, mianowicie nie odpowiada mi i w ogóle określenie orientalizm. Ja się spodziewałem zupełnie czegoś innego. Dla mnie orientalizm to jest po pierwsze świat arabski, to jest świat chiński, to jest świat hinduski, to jest właściwie świat, prawda, Afryki Północnej, świat islamu, poza tym wielkich religii wschodu, a nie świat rosyjski. Mnie się wydaje, że w ogóle rzucając Rosję do tego właśnie worka orientalizmu, właściwie dokonuje się przecięcia, odcina się Rosję wtedy od Europy. To jest orientalizm, a nie Europa. A przecież w ogóle Rosja jest tym państwem, które w ogóle zawsze było bardzo ściśle związane z Europą. Przecież fascynacja Francuzów Rosjanami i odwrotnie Rosjan Francją w wieku XIX, a nawet jeszcze i wcześniej, jest sprawą doskonale znaną. I tak
I właściwie wtedy, kiedy się mówi o orientalizmie rosyjskim, to się właściwie zaprzecza temu, co bardzo słusznie Jurek Wilki zwrócił uwagę, że także na to bardzo trafne wyrażenie, określenie Jana Pawła II, że Europa się składa z dwóch płuc, zachodniego i wschodniego. I tak, no i w ogóle to, że my w ogóle traktujemy tak, to płuco wschodnie, tak powiedziałbym właściwie z lekceważeniem, a poza tym ksenofobicznie, jest właściwie ogromną stratą przede wszystkim dla nas. Przecież w ogóle Rosja jest przy wszystkich okropnościach swojej historii i w ogóle przy całych okropnościach sąsiedztwa Polski z Rosją, zresztą w ogóle okropności sąsiedztwa Polski z Niemcami też przecież były w niektórych okresach historycznych w ogóle tragiczne, ale przecież Rosja jest, to naprawdę wkład kultury ogólnoświatową Rosji jest w ogóle niekwestionowany i wielki. Literatura rosyjska jest jedną z największych w ogóle literatur świata, jeżeli nie największą. Jeżeli sobie popatrzymy na muzykę, tak, prawda, na kompozytorów rosyjskich, to jest poza kompozytorami niemieckimi i francuskimi, to jest znakomita staweczka. Także my w ogóle, wykazując ksenofobię i mając takie pewne poczucie wyższości, to świadczy w ogóle o naszym prowincjonalizmie, bo w ogóle no nie powinno się w ogóle, to są w ogóle postawy absolutnie niewłaściwe. No a jeśli chodzi o, jeśli chodzi już schodząc na obecny stan gospodarki i na to, co się dzieje w regionach wschodnich, no to jest sprawą oczywistą, że te wschodnie regiony nie mogą się normalnie rozwijać, jeżeli w ogóle stosunki, jeżeli będą zamknięte te granice, jeżeli te granice będą, jeżeli sytuacja polityczna będzie się rozwijała nadal tak, jak to jest w tej chwili, no to właściwie te regiony zawsze będą regionami peryferyjnymi, które będą w ogóle znacznie gorsze faktyczne warunki rozwoju niż część zachodnia i tak samo jak część Polski centralnej. Także w ogóle wydaje mi się, że w ogóle przypisywanie w ogóle tej części wschodniej, jakiejś ludności części wschodniej, ujemnych, innych cech charakteru niż zachodu, jest też chyba przesadne. No przecież pamiętajmy, że przez kogo zostały zasiedlone nasze ziemie zachodnie. No właśnie jeszcze, prawda, przez Nowogrodczyznę, Wołyń, Podolę i tak dalej, czyli właściwie te ziemie, gdzie właściwie te cechy wschodnie powinny być znacznie silniejsze niż na Białostoczynie, Lubelszczyźnie czy Rzeszowszczyźnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To te obiecane 2 minuty jeszcze dla profesora Gorzelaka, zdaje się, tak? Dziękuję. Proszę. Minuta mi wystarczy. Mój przedmówca był uprzejmy nawiązać do wymiaru globalnego i mam, Tomek, do Ciebie takie pytanie, czy Daleki Wschód to jest Wschód czy Zachód? Chiny, Japonia, Chiny, które są w tej chwili dominującą potęgą ekonomiczną. Z punktu widzenia mechanizmów gospodarki rynkowej jest to Zachód, z punktu widzenia kultury jest to Daleki Wschód. No, czy jeżeli wyjdziemy poza ten basen Atlantyku i zastanowimy się nad basenem Pacyfiku, to podział wschód i zachód ma jeszcze sens, czy on jest tylko eurocentryczny? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No chciałbym dać
szansę na taką rozwiniętą odpowiedź panu profesorowi Zaryckiemu, bo pytań i komentarzy było sporo, także bardzo proszę, panie profesorze, teraz znowu scena i mikrofon należy do pana. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne, obszerne i głębokie komentarze. No, to jest wyzwanie odnieść się do wszystkich, więc pewnie nie wszystko mi się uda, no ale tak, spróbuję i może od takiej, no, zacząć od takiego meta wyjaśnienia, który być może moją perspektywę jeszcze doprecyzuje, że tak jak mówiłem, no ja jestem wyznawcą tego Wallersteina, teorii systemu światowego, nie w takim normatywnym sensie raczej, tylko w takim sensie, że uważam, historycznie zidentyfikował powstanie, prawda, obecnej konfiguracji władzy, własności, polityki, którą tam nazwał tym systemem światowym i cechą systemu światowego w historycznej formie, jakiej on istnieje, jest dominacja reguł gry ekonomicznych nad pozostałymi wymiarami życia społecznego, w szczególności nad polityczną wymiarem i kulturowym. No i tu, prawda, on argumentował, że w szczególności powstanie systemu światowego było momentem przejścia od organizacji imperialnej do ekonomicznej, czyli to można czytać w burżuazowskim języku jako zmianę relacji między kapitałem politycznym i ekonomicznym, czyli do powstania systemu światowego był kapitał polityczny, imperialna organizacja świata był dominujący, system światowy oznaczał przeniesienie w centrum wymiaru ekonomicznego. I tak jak tam starałem się sugerować, w moim przekonaniu to nie takie odczytanie Wallersteinowskie oznaczać determinizmu ekonomicznego, czyli nie, prawda, trzeba jakby uważać, żeby nie czytać świata poprzez to, że wszystko jest przez relacje ekonomiczne i nierówności definiowane. To według mnie jest tak, jak ja to czytam. To jest wskazówka, że ten wymiar ekonomiczny jest najsilniejszy i że per saldo on jest tą pierwszą zasadą, która porządkuje, ale to nie znaczy, że przeciwko dominacji ekonomicznej nie ma bardzo często silnego oporu, czy to politycznego, czy kulturowego, wręcz oporu, który wygrywa czasem. No, projekt komunistyczny, cały sowiecki imperium, to było imperium w sensie klasycznym, czyli imperium polityczne, które na kilkadziesiąt czy tam lat wygrało na ogromnym obszarze i zawiesiło w dużym stopniu na obszarze swojego funkcjonowania tą prymat ekonomii. W Polsce ja twierdzę, że inteligencja kulturowo zawiesza trochę prymat i polityki, i ekonomii, ale w skali globalnej, dopóki system światowy istnieje, on może oczywiście zniknąć. Wallerstein mówił, że to lada dzień się stanie, ja nie jestem pewien, ale dopóki on istnieje, to mamy ten prymat ekonomii, który określa, że relacje ekonomiczne są, jeśli nie przesądzające o głównej wymiarze nierówności, to są głównym punktem odniesienia do naszego myślenia o świecie. Że my musimy przynajmniej, możemy oczywiście uważać różnych ludzi, różne kraje za wartościowe i tak dalej, ale musimy wiedzieć, że oni są, jeśli są biedniejsi, jeśli są słabsi ekonomicznie, musimy wiedzieć, że są słabsi ekonomicznie. I bez tej wiedzy, że ktoś jest słaby ekonomicznie, jeśli jest słaby, albo jeśli jest niezwykle zasobny i możemy od niego dostać kredyty, wsparcie, wiedzę, pomoc kapitałową i tak dalej, to nie jesteśmy w stanie abstrahować od tego. Jeśli rozmawiamy z krajem, z regionem, z człowiekiem, który jest niesamowicie zamożny, to nawet jeśli uważamy kogoś zupełnie innego, biednego za o wiele ciekawszego, ważniejszego, to nie możemy wzruszyć ramionami, powiedzieć, że nas nic to nie obchodzi. I tutaj z tym się wiąże ta moja pesymistyczna konkluzja, która jest odpowiedzią, czy tam refleksją o tym, co Ola Bilewicz pytała, że według mnie nie da się orientalizmu, bo orientalizm nie jest wytwarzany kulturowo, tylko ekonomicznie. Z nim można go łagodzić, można jakoś obchodzić, że tu i trzeba pewnie, prawda, bo jeśli tylko można unikać, to trzeba tego unikać, ale nie da się wyplenić. Ja tam w konkluzji stwierdziłem, że wszyscy jesteśmy orientalistami,
i nie jesteśmy w stanie nie być orientalistami, no, względu, który powiedziałem wcześniej, prawda? Nie możemy wzruszyć ramionami na te nierówności ekonomiczne i powiedzieć, no co z tego, że Niemcy są bogatsi od Polaków, co z tego, nic z tego, prawda? Bo my jesteśmy bogatsi duchowo. Tego się nie da się zrobić i w taki czy inny sposób musimy się odnieść, nawet zaprzeczając do tej asymetrii, która na przykład między Polską a Niemcami istnieje i różnymi innymi regionami. Według mnie właśnie to jest ta rama, która organizuje obecny system światowy. Bez tej ramy jakby się nie da się nic zrozumieć i ta rama organizuje nasze patrzenie na świat. No i moja w związku z tym właśnie takie przekonanie jest, że my tu mamy ograniczoną w ogóle podmiotowość w związku z tym, że ten schemat orientalistyczny jest generowany na poziomie globalnym. To nie jest coś z Europy, z Polski, a nawet z Europy Wschodniej, tylko to jest jakby taki schemat generowany przez ten rdzeń systemu światowego i jeśli niezależnie co o nim myślimy, to jesteśmy skazani, żeby się do niego odnosić i możemy się tak odnosić, inaczej się odnosić i w moim myśleniu jakby nie ma ambicji normatywnych i też takich aplikacyjnych, prawda, czyli że ja nie wiem co z tym zrobić, że prawda, pani Anna się tutaj mówi o tym, że o tym Rzeszowie, o tym, prawda, czy lepiej zaprzeczać tym stereotypom, czy nie zaprzeczać, czy ta strategia rzeszowska jest lepsza, czy białostocka. Nie. Znaczy, może trochę jako człowiek mamy jakieś takie odczucia, czasem bardziej emocjonalnie, tak jak się tam, prawda, o tym Rzeszowie być może powiedziałem z jakąś taką ironią, prawda, ale jako naukowiec, to może jako człowiek tak spontanicznie powiedziałem, ale jako taki naukowiec ja się staram uciekać od takich ocen. To nie jest łatwe, no bo oceniamy podświadomie i cały język jest, słowa są, oceniają, ale raczej bym się dążył do tego, żeby po prostu diagnozować, pokazywać. Tu jest taka reakcja, tu jest tak, mamy takie jakby opcje i one dają różne efekty, ale czy która z nich jest właściwa, to ja nie wiem, bo jakby to nie czuję rolą powiedzenie, co z tym problemem robić. Ja mam, jeśli mam ambicję, to taką, żeby go lepiej nazwać, żeby zrozumieć, jaka jest jego istota, jak ta rama funkcjonuje i tu może tak skacząc trochę do pani doktor Fryderyka Krajewskiej, bo dała tą swój stopień naukowy, że właśnie bardzo ciekawie zwróciła uwagę, prawda, na tą etnograficzną perspektywę i być może to jest jakaś różnica z moim rozumieniem socjologicznej perspektywy, że absolutnie z tą etnograficzną mi się nie sposób nie zgodzić, czyli że ten tę konieczność wysłuchania, szacunku też przede wszystkim do tych tożsamości, do wizji, do tych wszystkich narracji, absolutnie się zgadzam, prawda, no ja też nie wiem, na ile umiem, też się starałem, nie wiem, tam słuchając tych moich interlokutorów w Białymstoku, Lublinie, gdzie prawda, gdzie się jeżdżę, no staram się z szacunkiem ich, o ich cierpieniach, o ich problemach, jakby słuchać i nie przedstawiać tych narracji ironicznie, chociaż tutaj sobie troszeczkę pozwoliłem, być może w niektórych momentach, to też jest takim, myślę, no właśnie seminaryjnej formuły, możliwością wzięcie się trochę w nawias, ale ja nie właśnie chcę podkreślić, że ja nie mam przy całym szacunku do tych wszystkich narracji nie mam odwagi powiedzieć, która jest lepsza, która jest po prostu zwracam uwagę, że istnieje ta rama globalna, międzynarodowa, od której jesteśmy zależni, niezależnie od tego, co sobie o nim myślimy. I tutaj ten przypadek Lwowa, który był dwa razy nawet się pojawił. Pani profesor Halamska też podkreślała, że nie był zapisany. No, jak się przyjrzeć tym, na takiej konferencji byłem w Krakowie, kilka było tam, spuściźnie galicyjskiej, to ci historycy Galicji, szczególnie, którzy biorą pod uwagę całe imperium austro-węgierskie, no pokazują, że to była peryferii
I na przykład to stały taki ogromny wątek, bardzo ciekawy wątek tych urzędników austriackich w szczególności, którzy wyjazd do Lwowa traktują jak do wiedeńskich ministerstw prośb o to, żeby ich z tego Lwowa przywrócić, pozwolić im wrócić z tego końca świata. I to jest jakby, prawda, według mnie taka perspektywa europejska, globalna, że to jest koniec, to jest jeszcze Zachód, to Austro-Węgry, ta Galicja, ale to już jest najlepiej, jak można być na Zachodzie. I ci Lwowiacy, i ówcześni, i dzisiejsi, ich potomkowie oczywiście mogą sobie kulturowe narracje o tych intelektualistach, o kawiarni szkockiej generować i one są piękne i trzeba ich słuchać i się kłaniać przed nimi, ale one nie zmieniają relacji hierarchii ekonomicznych, relacji władzy, że w tej ogólnej hierarchii ten Lwów był względnie nisko i a dzisiaj w dalszym ciągu jest jeszcze niżej niż był. Taki wątek bardzo ciekawy przez Grzegorza Gorzelaka, tego konfliktu w Białymstoku. To jest według mnie taka szerszą mam refleksję na temat, bo prawda, ja mówiłem, że ci Białystok nie wykorzystuje, znaczy, że ja bym jeszcze coś popowiadać, właśnie uważał, że tą wielokulturowość można by pełniej w Białymstoku pokazywać, właśnie tą szczególnie ten składnik prawosławny, no i Grzegorz słusznie mówi, że tam jest, znaczy nazywa to konfliktem, a ja bym używał słowa napięcie. I zwracam uwagę, że to napięcie, które w Białymstoku, w szczególności między tymi społecznościami religijnie definiowanymi, można czytać dwojako co najmniej, czyli właśnie jako konflikt, który jest wstydem białostockim i właśnie oni się ukrywają, nie mówią o tym, a według mnie to można pokazać jako właśnie napięcie w sposób w miarę cywilizowany, zagospodarowany, że dla mnie ten ich element, ten system parytetów we władzach i w ogóle jakiś taki niepisanych norm tych relacji pomiędzy tymi społecznościami. No jest niezwykle ciekawym, lokalnym sposobem jakiegoś uregulowania tej wielokulturowości, utylizowania jej. Jego cechą jest to, że ten sposób się kryje, znaczy, że on nie chce być nazywany głośno. To też jest bardzo ciekawe, ale według mnie to można teoretycznie przynajmniej sprzedać jako pewien bardzo ciekawy sposób uporania się z tą różnorodnością, z tą wielokulturowością, a nie sprzedawania tego jako konflikt. I to samo powiedzieć na poziomie kraju, Polski, że napięcia, które mamy w Polsce, można sprzedawać, opisywać jako tragiczny konflikt i w ogóle brak kultury i tak dalej, a można pokazać, że on ma swoje ramy, że to jest niezwykle dynamiczny, emocjonalny, ale spór, który ma bardzo obywatelski charakter, że to jest ciągły dialog, który oczywiście narusza różne tam reguły i ma wiele smutnych aspektów jakichś, ale że w porównaniu z wieloma krajami to jest jakby pewien wzorzec tego, jak być zaangażowanym, jak wypracowywać nowe modele. I tu się zgadzam z panią profesor Halamską, że jest bardzo, że tu można Francję jakby wrzucić, bo ja miałem szczęście rok temu być na krótkim stypendium w Paryżu, a teraz jestem na stypendium, chociaż jak mówiłem, nie fizycznie, ale w Szwecji i byłem już kilka miesięcy w Szwecji. I moje wrażenie jest takie, że my jesteśmy strasznie podobni do Francji, do kultury obywatelskiej Francji. Jak ja byłem rok temu w styczniu w Paryżu, to tam były cały czas manifestacje i to przeróżne strajki, blokady też na konserwatywną ogromną manifestację przez cały Paryż idącą trafiłem. Mój wykład odwołano, dwa nawet odwołano ze względu na te wydarzenia strajkowe, ale cały dzień byłem z moimi kolegami francuskimi przed komisariatem stałym francuskim, bo żeśmy pilnowali przesłuchań naukowców, którzy byli oskarżani tam o konfrontację z policją, groziło im więzienie, więc w tym sensie jak pojechałem do Szwecji, gdzie nie ma żadnej aktywności publicznej, gdzie cokolwiek by się nie działo, nie spotyka się to z żadnym publicznym protestem, jest po prostu pełne zaufanie do władzy, takie poczucie, że z władzą się nie dysponuje, bo władza, rząd ma tą mądrość taką, której nie sposób jakby podważyć, bo to jest mądrość naukowa. No to poczułem się, że Polska i Francja, no to są dwa niezwykle podobne kraje, a Szwecja to jest jakiś inny świat. I według mnie to jest jakby przykład nieorientalnego myślenia, czyli że w ogóle nie zastanawiamy się, czy ta Polska już jest na wschodzie, znaczy czy bardziej się przesunęła na wschód, czy się na zachód przesunęła, czy to jeszcze 10 lat, czy 5, tylko
tylko w ogóle używamy innego schematu, z którym my z Francuzami jakby pokazujemy naszą obywatelskość, naszą umiejętność zaangażowania, w przeciwieństwie do Szwecji, która ma taki właśnie postprotestancki model, gdzie obywatel jest tylko pasywnym takim odbiorcą sygnałów od władzy, która obiektywnie, naukowo to wszystko opracowuje i mu przekazuje, jak ma być. No i też do pana profesora Wilkina bym powiedział, że tam Francuzi troszeczkę do bizantyizmu też skłonności przejawiają. Te władze francuskie, może to nie jest rosyjski jest poziom, ale też można by ich trochę tutaj oskarżać o ten francuski, taki republikański przepych. No i tak jeszcze to ten było pytania bardzo to istotne, prawda, o ten schemat orientalistyczny i czy ten Azja jest, Grzegorz pytał, no to są świetne pytania, tylko ja trochę nie umiem odpowiedzieć. Ja orientalizm, tak jak na pierwszym slajdzie pokazałem, no definiuję, czy używam tym sajdowskim rozumieniu, jako pewien schemat kulturowy, który został opisany przez naukę zachodnią, czyli światową, i można się do niego odwoływać. To jest takie poczucie trochę, że jeśli coś nie zostało dobrze opisane przez zachodnią naukę, to trudno o tym mówić, i że najskuteczniejszy sposób mówienia o różnych zjawiskach to jest poprzez odwołanie się do jakichś ram, które tak czy teoretycznie, czy parateoretycznie zostały przez naukę światową zachodnią opisane. No i tak się stało, że został namaszczony, prawda, uznany, że on to wcale nie był pierwszy, prawda, nie jedyny, ale on to opisał, jego książka i akurat pod takim, a nie innym tytułem, ten niezwykle silny schemat. To jest według mnie główny powód, dlaczego ja to nazywam też orientalizmem, żeby wejść w dialog z badaczami z innych krajów. Nie bez przekonania, że to na pewno jest najlepszy opis i że wszystko, co mamy w Polsce Wschodniej i w Polsce w ogóle, prawda, to jest dokładnie to samo i nie ma lepszej ramy teoretycznej, tylko że to jest najlepsza rama komunikacyjna z ponad granicami, że ten problem w swojej istocie jest jednak bardzo podobny. Ta rama, w związku z tym, nawet nie zgadzając się mniej lub bardziej, mamy wspólny punkt odniesienia teoretyczny, który nam pozwala porządkować i zastanawiać się, czy to jest coś rzeczywiście całkowicie uniwersalnego, czy nie jest. Więc to jest taka mój główny powód, dlaczego ja o tym orientalizmie mówię, a na pewno nie, żeby tą Rosję tam, prawda, wypisać z europejskości, czy jakieś hierarchie umacniać. A z Dalekim Wschodem Azjatyckim, to pytanie Grzegorza, to myślę, to jest ciekawe pytanie, ono trochę nawiązuje, mi się wydaje, do tego, co ja cytowałem w tej gospodarce opartej na wiedzy, prawda, że ta schemat gospodarki opartej na wiedzy, jaki jest od świetli, no to był narzędzie walki właśnie z Chinami, z tą Azją Dalekowschodnią, że próbą ich zdeprecjonowania, to, że Chińczycy, prawda, niezwykle skutecznie przejmują ten dyskurs i w ogóle, prawda, wchodzą, zdobywają tą walutę w postaci tej, no, finansowej i technologicznej, i że to jest takie mocowanie się, prawda, że Zachód, no historycznie ich wszystkich, tych Azjatów tam właśnie tą orientalizm wpychał, ale oni coraz skuteczniej, w szczególności te kilka krajów, się, prawda, stawiają opór, i to nie tylko retoryczny, ale po prostu ekonomiczny, więc to jest takie mocowanie się, które pokazuje, prawda, granice siły tego orientalizmu. No i ja bym z tej swoim ekonomizmie, o którym można mnie trochę oskarżać, właśnie twierdził, że to mocowanie się z Chinami pokazuje, jak bardzo cała gra jest ekonomiczna jednak, prawda, że to nie jest walka czysto kulturowa, narracyjna, tylko to główne karty są jednak ekonomiczne, i tutaj Grzegorzu też bym właśnie, no, nie tyle się jakby sprzeciwiał, tylko podkreślał ten wątek, no jednak takich, no, tych ekonomicznych relacji, asymetrii kapitałowych przede wszystkim, jeśli mówimy o tych Włoszech i Polsce i NRD, że to, co ty mówisz i no inne osoby tutaj podkreślały na te różne różnice historyczne, ta mentalność tam, prawda, jednak jakoś istnieje, gra, że mafia istnieje, to według mnie oczywiście wszystko jest prawdą, tylko jakby główny mój argument i sposób myślenia jest taki, że właśnie to, od czego zacząłem, czyli że jest ta hierarchia
sposobów organizacji społecznej, że ten ekonomiczny, kapitałowy w szczególności jest silniejszy, ważniejszy od tych wszystkich pozostałych. I te pozostałe częściowo są w konfrontacji z tym głównym hierarchią ekonomiczną, a częściowo się wpisują w tym, co się jakby pogłębiają, prawda? Mafia w dużym stopniu pogłębia to zacofanie i wchodzi w jakąś, w jakąś synergię, ale jak się wydaje, ta włoska peryferyjność oczywiście ma głębokie korzenie historyczne, ma silne aspekty kulturowe, ale istotą jest dzisiejsza asymetria kapitałowa. To, że wszystkie banki i zasoby takie twarde są skoncentrowane we Włoszech północnych, to jest, oczywiście ma różne źródła, ale to przesądza o tej słabości Włoch. I to samo myślę z NRD. Ja na przykład byłem pod wrażeniem takiej wycieczki po Frankfurcie nad Odrą, gdzie nam przewodnik powiedział, że w 1945 roku cała burżuazja frankfurcka się przeniosła na zachód. Wszyscy ludzie, którzy mieli pieniądze, była ta możliwość i oni od razu po prostu razem z pieniędzmi, razem z kapitałami wyjechali po prostu, więc to, a przyjechali całkowicie biedni uchodźcy z Prus wschodnich, czy tam z jakiejś obecnej Polski zachodniej, że ten czynnik braku kapitału, który cały się skoncentrował w RFN w 1945 roku, według mnie jest ważniejszy od tych wszystkich innych czynników, co nie znaczy, że te inne czynniki, o których mówiliśmy, nie mają znaczenia. No i tutaj jeszcze, Grzegorzu, tak się zgadzam, że ty byłeś tym jakby osobą, która broniła przed orientalizmem Polski zachodniej. Tutaj w dużym stopniu się zgadzaliśmy, że ten w latach 90. ten dyskurs był taki no, orientalizujący te były tereny PGR-owskie i w ogóle polskie zachodnie. No chyba się za długo już odgadałem, więc muszę przeprosić wszystkich, którym nie zdołałem odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Mieścimy się w czasie, jest parę minut po pierwszej. Tu sygnalizuje, nie wiem, Marysia Halamska, ale już chyba... Jedno zdanie. Jedno. Ja poza merytoryczną częścią chciałam przejść do części rozrywkowej i panu profesorowi z wiadomej mu okazji życzyć wszelkich sukcesów, powodzenia w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Dziękuję. Panie Tomku, wszystkiego dobrego. Z samego powodu dołączamy się do tych życzeń. Tak. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, przede wszystkim panu profesorowi za to niezwykle inspirujące i takie, powiedziałbym, panoramiczne zaprezentowanie różnorodnych zjawisk, problemów, niezwykle ciekawych, bardzo, bardzo takich intrygujących niekiedy. Wszystkim uczestnikom dyskusji i uczestnikom naszego seminarium bardzo jestem wdzięczny. Tu prawie 35 osób uczestniczyło w naszym seminarium. Jedną minutę chciałem o dwóch rzeczach tylko napomknąć. W czasach, kiedy podkreśla się znaczenie tożsamości społeczeństw, państw, narodów, społeczności lokalnych i wielu innych podmiotów, wydaje mi się, że dowartościowanie pogranicza i dowartościowanie wschodniości. U nas to źle brzmi, ale tu w tytule książki pana profesora Istnes jest takim czymś oczywistym, jest godne podkreślenia. To zasługuje na dowartościowanie, ale jednym z warunków tego dowartościowania jest to, żeby prowadzić bardzo solidne badania nad tym, co się dzieje właśnie w tych wschodnich częściach, zwłaszcza Europy. No to jest dla nas bardzo intrygujący i bardzo ważny zresztą. Z wielu względów uważam, że aby to docenić, to trzeba zrozumieć Wschód. A żeby zrozumieć, to trzeba prowadzić także bardzo rzetelne badania. I na koniec chciałem Państwu serdecznie polecić opowiadanie Kornela Filipowicza, Moja dumna prowincja, o pięknym spojrzeniu na prowincję. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na
kwietniowym seminarium Instytutu.